Witam Państwa na debacie organizowanej przez Koło Naukowe Problematyki Współczesnych Stosunków Międzynarodowych. Zagadnienie, które dzisiaj poruszymy, to prawodawstwo Unii Europejskiej w sprawie praw kobiet i statusu homoseksualizmu. Chciałbym serdecznie powitać naszych dzisiejszych gości. Pani profesor Monika Płatek. Pan Janusz Korwin-Mikke. Pan Tomasz Szypuła oraz w zastępstwie za panią Beatę Kępę, która niestety zachorowała, chociaż bardzo chciała z nami być. Tak. Pan doktor Jacek Czabański. Na początku, zanim przejdziemy do dyskusji, chciałbym nakreślić zasady, jakie będą dzisiaj panowały. Na każde z zadanych pytań gość będzie miał 3 minuty na odpowiedź oraz po każdej turze 1 minutę, jeśli wyrazi taką chęć, na słowo ad vocem do słów pozostałych panelistów. Przejdźmy zatem do pierwszego pytania. Parlament Europejski przedstawił projekt rezolucji w sprawie unijnego harmonogramu działań przeciwko homofobii i dyskryminacji ze względu na orientację seksualną i tożsamość płciową. Mam pytanie. Jaki macie Państwo do tego stosunek, bo ta rezolucja jest dość jednostronna. Potępia wszelką dyskryminację ze względu na orientację seksualną i tożsamość płciową oraz zdecydowanie ubolewa nad tym, że prawa podstawowe lesbijek, gejów oraz osób biseksualnych nie są jeszcze zawsze w pełni przestrzegane w Unii Europejskiej. Pan Janusz Korwin-Mikke. Znaczy, ja nie byłem uprzedzony, było powiedziane, że ma być na temat praw kobiet i osób homoseksualnych. Nie A było przepraszam, nic, wszelkie zagadnienia dotarły, dotarły w takiej formie. Ja przeczytałem, że to ma być na temat tego, co robi Parlament Europejski. To oświadczam kategorycznie, że nie czytałem tego i czytanie czegokolwiek, co produkuje Parlament Europejski, jest poniżej godności człowieka, więc nie będę tego czytał. Parlament Europejski na przykład wyprodukował Kartę Praw Podstawowych. Nie wiem, Państwo znacie, jest taka książka Orwella, Folwark Zwierzęcy, to chyba wszyscy czytali, prawda? I tam jest takie coś, słynne hasło, że wszystkie zwierzęta są równe, ale niektóre są równiejsze. Otóż ta Karta Praw Podstawowych zawiera na przykład zwrot, że obie płci mają być traktowane tak samo, co nie wyklucza uprzywilejowania jednej z płci. To robią idioci, zrozumcie, i nie ma się co przyjmować tym, co produkują idioci. Tym bardziej, że to, co oni robią, nie ma żadnego wpływu na rzeczywistość, takie sobie deklaracje uchwalają. To tyle co do parlamentu. Co do samego zagadnienia. Nie ma żadnego upośledzenia osób homoseksualnych. Na przykład ja nie jestem osobą homoseksualną i też nie mogę zawrzeć małżeństwa z mężczyzną. Z czego wynika, że wszyscy są równie pokrzywdzeni, nie tylko osoby homoseksualne, ale i heteroseksualne. Ja też nie mogę zawrzeć takiego małżeństwa, a może bym chciał mieć ulgę podatkową, prawda? Bo przecież to jest robione nie po to, żeby leżeć w łóżku z kimś, tylko po to, żeby mieć ulgę podatkową. Więc ja też chciałbym mieć ulgę podatkową, a nie mam. Więc jeszcze raz mówię, ta prosta obserwacja, że tak samo ja, osoba heteroseksualna, jak i osoba homoseksualna nie może zawrzeć małżeństwa z mężczyzną, świadczy o tym, że nie ma żadnej dyskryminacji osób homoseksualnych i to jest koniec dyskusji na ten temat. W ogóle zresztą nigdy nie było takiego problemu. Chcę powiedzieć jasno i kategorycznie, że gdyby się Parlament Europejski albo ktokolwiek inny zajął się problemem mańkutów, to też byśmy mieli po 3 latach potworny problem mańkutów, czy jest dostateczna reprezentacja mańkutów w różnych ciałach, prawda? Parytety dla mańkutów i tak dalej. Stworzyć problemy można rozmaite, jak się tylko zacznie tworzyć problemy, natomiast problem żaden nie istnieje i nie ma żadnego problemu praw osób homoseksualnych, zresztą nie ma również, proszę zauważyć, że nie ma również żadnych dyskusji na temat praw zoofilów albo nekrofilów. No nie ma żadnej dyskusji, bo nikt się tym nie zajął. Zresztą kiedyś to się tym zajmie, od razu powstanie problem, prawda? I tyle co do tematu homosiów. Natomiast ja chcę powiedzieć jasno, słowo homoś, podobnie jak żonkość czy na przykład ten Adaś, nie jest słowem obraźliwym. Jest to słowo raczej pieszczotliwe niż ten. Bardzo bym prosił jednak o zachowanie oficjalne nazewnictwa ze względu na to, że znajdujemy się w murach uczelni. Bardzo mi przykro, ale jest to słowo bardzo miłe i sympatyczne i nie widzę powodu, by nie miał mówić.
nie miał mówić normalnie. Także co do praw, co do, aha, to tyle na ten temat, jakby no inne tematy, to na następne 3 minuty. Pani profesor Monika Płatek. Jesteśmy w murach uczelni, w której jeszcze nie tak dawno prawdopodobnie nie tylko ten pan nie mógłby przemawiać, bo nie miałby odpowiedniego tytułu, ale również i ja, ponieważ jestem kobietą. Jeszcze nie tak dawno, również w prawie, które obowiązywało na tych ziemiach, ludzie nie mogli zawierać związków małżeńskich ze względu na religię określoną, ze względu na pochodzenie określone, a nie tak dawno na świecie również żeśmy zabraniali ludziom wchodzenia w relacje ze sobą z tego powodu, że byli odmiennej rasy i odmiennego pochodzenia, jeżeli chodzi o narodowość. Dyskryminacja polega na gorszym traktowaniu innych ludzi, natomiast rzeczywiście istnieje termin dyskryminacji pozytywnej, który polega na tym, że jeżeli przez setki lat tworzyliśmy przepisy, które wykluczały pewne grupy, to jest dość zrozumiałe, że po to, aby przełamać to, co się nam kulturowo utrwaliło jako naturalne, istnieje termin dyskryminacji pozytywnej i politycy, którzy działają dość długo, powinni to rozumieć, ale i studenci. Jesteśmy w gronie dość licznym na tyle, żeby również rozumieć, że na dzień dzisiejszy to, co rozpoznajemy, to, co wiemy, to są pewne orientacje seksualne, czyli to jest to, co czujemy do kogoś na zewnątrz i co jest indywidualne i co posiadamy, i jest orientacja heteroseksualna, która się charakteryzuje tym, że jest tego najwięcej. Poza tym jest orientacja biseksualna, która oznacza pozytywny stosunek seksualny zarówno do swojej płci, jak i do płci przeciwnej. Wreszcie mamy do czynienia z orientacją homoseksualną. Jest tego w każdym środowisku około 10%, ale w sytuacjach, kiedy mamy, jest w sytuacjach, kiedy mamy do czynienia z dyskryminowaniem tej grupy, ci najczęściej, którzy mają wewnętrzny problem z tym i którzy sądzą, że to coś jest nie w porządku, najgłośniej się śmieją, najgłośniej protestują, także uważajcie Państwo, co robicie. I wreszcie jest to, co jest najrzadsze, ale też występuje, to jest orientacja aseksualna. Są ludzie, którzy tak samo potrzebują relacji z osobami bliskimi, jak my wszyscy, ponieważ to jest cechą ludzi, natomiast nie mają potrzeb seksualnych. I to nie jest choroba, to jest po prostu tak się tym ludziom przydarza. I wreszcie jest orientacja autoseksualna, co nie oznacza seksu w samochodzie, tylko oznacza możliwość spełniania się z samym sobą. Nie mówimy tutaj o zachowaniach we wstępnym, wczesnym okresie rozwoju. Ostatnie zdanie jest takie, że kiedy mówimy o relacjach seksualnych, to mówimy tylko i wyłącznie o relacjach, które są prawidłowe, a prawidłowa jest tylko wtedy relacja, kiedy dochodzi do niej przy entuzjastycznej zgodzie osób, które w tym uczestniczą. Dlatego też porównywanie i mieszanie pojęć takich jak heteroseksualizm, homoseksualizm, autoseksualizm, aseksualizm z pojęciem zoofila, nekrofila jest niestosowne, niewłaściwe i to są inne porządki. Wszędzie tam, gdzie do relacji seksualnej dochodzi przy braku entuzjastycznej zgody, mamy do czynienia ze zboczeniem. Także warto ten porządek wprowadzić. Dziękuję bardzo. Pan doktor Jacek Czemański. Tu przywołany przez panią profesor Płatek termin autoseksualizm przypomniał mi tą anegdotę Woody Allena, czy powiedzenie Woody Allena, czym jest masturbacja. No to jest seks z kimś, kogo się naprawdę kocha. Proszę Państwa, przez ostatnie 5 lat miałem okazję jako doradca grupy polskich posłów pracować w Parlamencie Europejskim i mogę Państwu powiedzieć, że Parlament Europejski rzeczywiście ma tendencję do długiego zajmowania się sprawami kompletnie marginalnymi. I ta rezolucja przyjęta niestety, właśnie stanowi przejaw takiej aktywności kompletnie zbędnej, niepotrzebnej, rzeczywiście kierowanej
przez małą grupę interesu, która stara się z rzeczy, które dotykają być może 1% społeczeństwa, uczynić po pierwsze temat publiczny, a po drugie temat ożywionej debaty, a w ślad za tym tworzenie nowych instytucji, granty, pieniądze i centrum debaty politycznej. Nie ma problemu, proszę Państwa, dyskryminacji na tle orientacji seksualnej. W ogóle temat orientacji seksualnej powinien być moim zdaniem i zdaniem wielu ludzi sprawą prywatną. Sprawą prywatną, kiedy idziemy do urzędu, chcemy być traktowani zgodnie z prawem, jakie nam przysługuje jako obywatelowi, niezależnie od tego, czy mamy orientację heteroseksualną, homoseksualną, czy jakąkolwiek inną, jeszcze byśmy byli w stanie sobie wymyślić czy stosować. Sfera seksualna od wieków pozostawała sferą prywatną. Ja uważam, że państwo powinno być tolerancyjne i to, co się dzieje za drzwiami sypialni, powinno tam zostać. Natomiast nie powinno być wyciągane na sztandary, nie powinno być przedmiotem roszczeń, nie powinno być przedmiotem dyskusji politycznej, czy tego typu, czy innego typu orientacja seksualna daje, czy nie daje określone prawa. Jest tylko jeden wyjątek. Jest tylko jeden wyjątek, jest to instytucja małżeństwa, która również nie została wprowadzona dlatego, że chcemy dyskryminować wszystkie inne możliwości życia ludzi ze sobą, tylko dlatego, że społeczeństwa przez wieki eksperymentując z różnymi formami wspólnego życia ludzi doszły do wniosku, że unormowanie tej instytucji i nadanie jej pewnego trwałego charakteru, również poprzez przywileje, jest korzystne dla społeczeństwa, dlatego że zapewnia trwałe ramy wychowywania dzieci, które z kolei są istotnym, właściwie podstawowym warunkiem do tego, żeby społeczeństwo przetrwało. Dlatego moim zdaniem powinniśmy przestać mówić o orientacjach seksualnych i wynikających z nich prawach, czy dyskryminacji, czy przywilejach. Powinniśmy się skupić na tym, żeby jedyna instytucja, która służy przetrwaniu społeczeństwa jako całości, czyli małżeństwo, cieszyło się określonymi przywilejami, natomiast jak ktoś chce żyć w inny sposób, jest to jego prywatna sprawa, a państwu nic do tego. Dziękuję. Pan Tomasz Szypuła. Ja najpierw odniosę się do tej rezolucji, która została uchwalona przez Parlament Europejski. Mówimy tutaj o raporcie austriackiej zielonej deputowanej Ulrike Lunaczek. To jest bardzo miękki raport, miękkie prawo Unii Europejskiej, które zostało przyjęte przez Parlament Europejski. To jest zalecenie, to nie jest prawo obowiązujące wszystkich 28 krajów Unii Europejskiej. W tym raporcie Ulrike Lunaczek zbadała poziom dyskryminacji i przestrzegania praw osób LGBT we wszystkich 28 krajach Unii Europejskiej i na podstawie tych swoich obserwacji napisała listę postulatów, rekomendacji dla Komisji Europejskiej. Odbyło się w Parlamencie Europejskim głosowanie nad tymi rekomendacjami i powiem tak, poza jednym eurodeputowanym Twojego Ruchu i eurodeputowanym SLD, cała reszta polskich deputowanych była albo przeciw, albo, i tutaj szczególnie chciałbym potępić to działanie, 10 eurodeputowanych z 21, którzy byli na sali z Platformy Obywatelskiej, będąc na sali, wyciągnęło karty do głosowania. Wśród tych 10 osób był m.in. Jerzy Buzek, były przewodniczący Parlamentu Europejskiego, który jak był przewodniczącym Parlamentu Europejskiego, ja pamiętam taki 17 maja, to jest Światowy Dzień Przeciw Homofobii, nagrał takie wideo bardzo wzruszające, gdzie mówił po angielsku i mówił, jak bardzo jako przewodniczący Parlamentu Europejskiego łączy się z gejami i lesbijkami, jak bardzo współczuje im dyskryminacji i jak Parlament Europejski bardzo się stara pomóc gejom i lesbijkom. Niestety, jak już nie jest przewodniczącym Parlamentu Europejskiego, wyciąga kartę do głosowania będąc na sali i nie ma nawet odwagi po prostu albo nadal mieć to samo stanowisko, tak jak wtedy, gdy zajmował stanowisko przewodniczącego Parlamentu, albo jeśli naprawdę jest przeciw, po prostu powiedzieć, że jest przeciw. Więc tutaj jeśli chodzi o ten raport. Ten raport tutaj pan zapowiadał, powiedział, że on jest jednostronny. Ja bym się nie zgodził. On jedne kraje chwali, że w nich jest bardzo dobrze, jedne kraje gani za to, że te kraje się zobowiązały do pewnych działań i tego nie zrobiły.
więc on jest dosyć różnorodny. I tak jak powiedziałem, te rekomendacje tak naprawdę to jest bardzo miękkie narzędzie prawne. Druga rzecz, tutaj chciałem się odnieść do tego, co powiedział pan Korwin-Mikke. Ja miałem kiedyś nieprzyjemność 3 lata temu, kandydując do Sejmu, spotkać się z panem Korwinem-Mikke w Polskim Radiu w programie trzecim, gdzie on cały czas ad personam nazywał mnie homosiem, albo w ogóle generalnie mówił o homosiach, czy używał języka, które no, wydaje mi się jest uwłaczające. Tak? Ja traktuję pana z szacunkiem, używam pana dwojga nazwisk i myślę, że najlepiej było, gdybyśmy tą rozmowę prowadzili na tym poziomie. Dlatego, że tutaj mówimy o obywatelach, o ludziach, którzy mieszkają w tym kraju czy w Unii Europejskiej, którzy są płatnikami podatków, głosują w wyborach i należy im się szacunek. Pan Czabański powiedział, że to, z kim ktoś żyje, to jest jego prywatna sprawa. Ja się całkowicie zgadzam z tym, tak, to prawda. Ale proszę państwa, nie bądźmy naiwni. Tak jak profesor Płatek powiedziała wcześniej, jeszcze 150 lat temu kobiety nie mogły studiować w tym kraju. Jeszcze 200 lat temu, no tak, zależy jeszcze gdzie. No, na Uniwersytecie Jagiellońskim może trochę wcześniej. Trochę później. No, Marii Skłodowska musiała studiować w Paryżu, bo nie mogła tego zrobić tutaj, tak, pochodząc z Warszawy. Jeszcze 200 czy 250 lat temu nie było też wolności religijnej w wielu państwach i trzeba było mieć taką religię, jaką miał władca danego państwa. Więc to, co dzisiaj się nam wydaje, że jest naprawdę sferą prywatną, czyli na przykład wolność religijna, kiedyś ludzie płonęli na stosach i oddawali swoje życie za to, żebyśmy my dzisiaj mogli wierzyć w to, co wierzymy, albo w nic nie wierzyć, tak jak na przykład ja jestem ateistą. I mogę się cieszyć tą wolnością. Tak, ostatnie zdanie jest takie. Nie ja to wymyśliłem, wymyślił to ruch kobiecy, że to, co jest prywatne, jest publiczne. I orientacja seksualna w tym momencie w Polsce jest publiczna dlatego, że nie jest przezroczysta, że nie jest prywatna, że to, że ja z moim partnerem okazywałbym sobie uczucia na ulicy, dla państwa, którzy przychodziliby obok nie byłoby przezroczyste. Dziękuję. Czy ktoś chciałby się odnieść ad vocem? Tak, proszę bardzo. Wiesz, nikt mi nie odpowiedział na mój argument, że dyskryminacja homosie byłaby wtedy, gdyby homoś nie mógł zawrzeć małżeństwa z mężczyzną, a heteryk by mógł. Po drugie, twierdzenie pani profesor, to pani udaje naukowca, że w każdym środowisku jest 10% homosiów. No proszę państwa, możemy zwiedzić 100 dowolnych wsi, jak pani znajdzie tych 102 homosiów, to będzie to bardzo dużo. Całą pewnością. Co do nazewnictwa. Moim zdaniem, na moje wyczucie językowe, homoś brzmi znacznie lepiej niż pederasta, na przykład niż homoseksualista. Kwestia wyczucia językowego. Ten termin ja wymyśliłem, więc to nie jest tak, że ja używam obraźliwego słowa, bo ja je wymyśliłem, to nie będzie obraźliwe, skoro ja je wymyśliłem. A po trzecie, proszę państwa, powiedziała pani profesor, że zboczenie jest wtedy, gdy brak emzycznej zgody. Otóż pani obraża zoofilów. Ja sobie wyobrażam sukę merdającą radośnie ogonem na... I to nawet entuzjastycznie. Mogę odpowiedzieć? To jest bardzo charakterystyczne, że kiedy się nie ma merytorycznych argumentów, to odwołuje się do słów, pojęć, które mają ośmieszyć i obniżyć znaczenie. Bardzo jest również charakterystyczne to, że uznaje się, że swój ogląd rzeczywistości wystarczy za uznanie, że wiemy, co merdająca krówka czy piesek chce. To pan sobie wyobraża, że ten piesek chce. Entuzjastyczna zgoda polega na tym, że mamy możliwość nieprzymuszonego, niewymuszonego, pełnego świadomości i wiedzy w komunikacji, którą mamy taką samą. Pan nie merda ogonem, w związku z tym nie należy pan do grupy psów, która nas nie dotyczy, bo mówimy o relacjach między ludźmi. I dlatego też każda relacja ze zwierzęciem właśnie na takiej zasadzie jest postrzegana jako po pierwsze przestępstwo, po drugie w związku z tym również zboczenie. To jest jedno. Tak. Przyjęte jest też to, że nazywamy ludzi tak, jak oni chcą. I oczywiście
możemy powiedzieć tak, że w jednej grupie to nie będzie 10%, a 5% osób homoseksualnych. Z rozkładu ogólnego wychodzi, że to jest mniej więcej tyle. Natomiast bardzo jest charakterystyczne i to, że w krajach, w których nie ma dyskryminacji ze względu na orientację seksualną, te grupy są znacznie liczniejsze niż w krajach, w których jest dyskryminacja. I też się zgadzam z tym, że jest to sprawa prywatna. I też się zgadzam z tym, że powinna pozostać za drzwiami zamkniętymi, ale w związku z tym nie mamy prawa tylko dlatego, że ktoś ma odmienną orientację seksualną, tego zabraniać. Muszę skończyć to, bo pan mówiąc o małżeństwie wprowadza w błąd. To nie jest tak, że nie pozwalamy ludziom na związki małżeńskie w sytuacji, kiedy nie mogą mieć dzieci, kiedy jedno z nich, bądź dwoje, bądź kiedy się decydują nie mieć dzieci. To nie jest przeszkoda do zawierania małżeństw. Co więcej, 1/3 dzieci rodzi się poza małżeństwem. Co więcej, często te dzieci rodzą się z gwałtu. W związku z tym to nie jest tak, że małżeństwo służy prokreacji, bo na prokreację jest bardzo wiele sposobów. I wreszcie, jeżeli państwo się przyjrzycie takim państwom jak chociażby Izrael, Stany Zjednoczone, Skandynawia, to w związkach jednopłciowych rodzi się tyle samo dzieci, a często więcej niż w związkach różnopłciowych. To teraz... Nieprawdopodobne. A pana stwierdzenie, że pan nie może się ożenić z mężczyzną, jest nieprawdziwe, bo oczywiście w wielu państwach mógłby pan to zrobić. Tylko w kraju, w którym się dyskryminuje ludzi ze względu na płeć i orientację seksualną, nie jest to możliwe. Dziękuję bardzo. Mam do państwa prośbę, żeby nie przerywać wywodów naszych panelistów. Żeby... To jest bardzo ciekawe, bo ja też się zastanawiam, dlaczego to tyle radości wzbudza to, co powiedziała teraz profesor Płatek. To jest prawda. Słuchajcie, wielu moich znajomych wyjechało do Anglii i mają mężów, moi kumple. Moje koleżanki mają żony. Moja przyjaciółka, koleżanka Marta Abramowicz, wychowuje ze swoją partnerką w Gdańsku syna. To się dzieje tu i teraz. Ja znam w Warszawie wiele par jednopłciowych, których nie chroni prawo w żaden sposób i one wychowują dzieci. Czy to się państwu podoba, czy nie, czy to was śmieszy, czy nie, to się dzieje. Dlatego, że słuchajcie, każdy z nas ma przypisaną swoją godność jako osoba i ma prawo do realizowania swoich potrzeb prywatnych, emocjonalnych w taki sposób, jaki nasza konstytucja i nasze prawo na to pozwala. Nasza konstytucja szczęśliwie mówi, że wszyscy jesteśmy równi wobec prawa i my, geje i lesbijki, staramy się to realizować. Oczywiście, muszę tutaj się odnieść do małżeństwa. Pan Korwin Mikke mógłby mieć męża, gdyby tylko prawo na to pozwalało, i w wielu krajach może to zrobić. I powiem jeszcze państwu jedną rzecz. Jesteśmy mniejszością w Unii Europejskiej. W większości krajów Unii Europejskiej można zawrzeć związki partnerskie albo małżeństwa osób, małżeństwa jednopłciowe. I tych krajów z każdym rokiem przybywa, a z każdym tygodniem przybywa kolejny stan w Stanach Zjednoczonych, gdzie to jest możliwe. I to się dzieje na naszych oczach. I jeśli państwo byście to śledzili, to naprawdę co miesiąc kolejny kraj to umożliwia. I zostały w tym momencie w Unii Europejskiej takie państwa jak Bułgaria, Rumunia, Polska, Litwa i Łotwa, czy Słowacja, które z tym nic nie robią. Dziękuję bardzo. Coś pan mówić? Tylko bardzo proszę, naprawdę krótko, bo się... Znaczy jest... Mówią po 5 minut, będziemy mieli 1 minutę. No to jest skandal. Znaczy jest niesamowite to właśnie w pana wypowiedzi teraz usłyszałem, że wychodząc od prawa do niedyskryminacji i godności osoby ludzkiej, bardzo płynnie przychodzą państwo do wychowywania dzieci, które pojawiają się w sposób, no trudno powiedzieć jaki, czy poprzez adopcję, czy poprzez wychowywanie dzieci z jakichś poprzednich heteroseksualnych związków. Mówi pan o tym z dumą, podczas kiedy jest to jeden wielki eksperyment. Ja tylko potwierdzam fakt. Jest to jeden wielki eksperyment, w którym państwo te dzieci traktują instrumentalnie do realizacji własnych dążeń, własnych, nie wiem, upodobań, może jakichś marzeń, ale na pewno... A
Ale na, pewno nie, jest, na pewno nie jest to działanie, które jest w interesie dzieci i na pewno nie jest to działanie, które respektuje ich godność. I dlatego państwa postulaty są niebezpieczne, jeżeli doprowadzają państwo je do nadania sobie praw takich, jakie mają związki heteroseksualne. Może się panu stosunkować do tego, co powiedziałam? No mówiła pani bardzo dużo rzeczy. Jedna trzecia dzieci rodzi się poza związkami małżeńskimi. No ale przecież nie w związkach, jednopłciowych. No zresztą w jaki sposób? Tutaj po pierwsze, oczywiście, że nie w związkach jednopłciowych. Bardzo często dzieci rodzą się w bardzo różnych związkach, gdzie jedno z rodziców po prostu na przykład odchodzi, bądź nie chce wychowywać, bądź idzie w długą, bądź w ogóle nie dba o to. I pan mi chce powiedzieć, że instytucja małżeństwa w jakikolwiek sposób chroni. Najpierw doprowadzili państwo instytucję małżeństwa do kryzysu, a teraz chcą ją państwo zniszczyć, bo jest w kryzysie. No tak nie można. Najpierw trzeba ją naprawić, a wie potem pan, zobaczymy, czy rzeczywiście społeczeństwa się polepszą. Ja bym chciała usłyszeć argument, ponieważ mamy przed sobą orzecznictwo sądu i Europejskiego, i Trybunału Sprawiedliwości, który podkreśla, że argument mówiący o tym, że przyznanie praw osobom jednopłciowym osłabia rodzinę tradycyjną, jest nierozsądny. Gdyby pan chciał powiedzieć, na czym polega argument, który pan w tej chwili powiedział, wy żeście osłabili rodzinę. Może pan podać kryteria i konkretną myśl, jaka się za tym kryje? Oczywiście, jeżeli na przykład kiedyś związek małżeński był zawierany co do zasady na całe życie, jeżeli kiedyś nie w prawie cywilnym, ale w prawie kościelnym, które przecież regulowało instytucję małżeństwa przez wiele wieków, niemożność posiadania dzieci owszem stanowiła przesłankę nieważności małżeństwa, tak? Z tego zrezygnowano, moim zdaniem słusznie, ale jakby jeżeli odwołujemy się do historii, no to takie były historyczne regulacje. A następnie trwałość małżeństwa została znacząco osłabiona przez coraz większą dowolność rozwodu, która nie służy trwałości małżeństwa i w sumie nie służy ani jednemu, ani drugiemu małżonkowi, jeżeli by mogli tą sprawę przemyśleć na początku. Chociaż oczywiście po kilku latach, jeżeli są w złej sytuacji, może to być dla nich jedyne rozwiązanie sensowne, co nie zmienia faktu, że gdyby wcześniej myśleli poważnie, gdyby społeczeństwo poprzez presję wywieraną zmuszało do poważniejszego zastanawiania się nad tym, z kim zawrzeć związek małżeński, w sumie wyszłoby to wszystkim na dobre. No to po takich zmianach rzeczywiście małżeństwo jest w kryzysie, bo małżeństwo staje się niewiele więcej znaczące, nawet mniej znaczące niż zwyczajna umowa, bo coraz mniej wiąże. Coraz mniej wiąże, bo można wypowiedzieć to stosunkowo niskim kosztem, rozejść się, ale na tym rozejściu się dwóch osób dorosłych, kto traci? Tracą dzieci. Na tym polega problem. I ten właśnie kryzys małżeństwa doprowadził też do kryzysu społeczeństwa, kryzysu dzietności w Europie. I to jest problem, a nie to, czy możemy mieć związki jednopłciowe, które nie rozwiązują żadnego istotnego problemu. Pan Jacek Czabański jest moim byłym studentem i to zobowiązuje jednak mimo wszystko. Po pierwsze, panie kolego, nawet jeśli już sięgniemy tak daleko jak rok 1804 i kodeks Napoleona, to jednak przypominamy, że w kodeksie Napoleona powiedziane jest bardzo wyraźnie. Mąż może się rozwieść z żoną, jeżeli ta jest niewierna. Żona może również poprosić o rozwód męża, który jest niewierny, jeśli przyprowadził swoją kochankę do domu i ją w domu trzyma. Nie wiem, kiedy pan mówi dawno, ponieważ wszystkie prawa, jakie ja znam, a znam ich sporo, mówią o możliwościach rozwiązania małżeństwa. Jeżeli państwo jesteśmy w końcu na Uniwersytecie Kardynała Wyszyńskiego, zajrzycie do kodeksu kościelnego, jak to się nazywa, kanonicznego, to proszę zobaczyć, że tam jest więcej argumentów umożliwiających unieważnienie małżeństwa, nawet wtedy, kiedy jedno z małżonków pije bądź nawet załatwia się do łóżka. Wystarczający jest to powód dlatego, żeby rozwiązać małżeństwo, żeby uznawać, że to jest coś, co jest nowego. Natomiast pan dalej nie powiedział i to jest nieuczciwe mówienie, wy żeście osłabili. A to już proszę nie personalnie, ale kolejna nam ale się ja chciałem też do tego nawiązać. Ale do tego nie tej panu Januszowi obiecałem. Ale ja chciałem uprzejmie, bo wszyscy gadają i gadają, trzymałem się minuty jak głupi. Otóż, proszę państwa,
Ja się nie zgadzam tutaj z panem, że jest słuszne zniesienie tej przesłanki do uznania małżeństwa za nieważne. Dlatego, że w ogóle ja jestem zwolennikiem, że państwo zepsuło całą sytuację mieszając się do małżeństwa. Może to powinny być po prostu wyznaniowe. Jeżeli pan, on się chyba nazywa Niemiec, założył sobie, czy jest pastorem jakiegoś kościoła, który udziela ślubów homosiom, to wtedy to jest małżeństwo w sensie tego kościoła i nikomu to nie przeszkadza. Były małżeństwa katolickie, małżeństwa protestanckie, prawda, prawosławne, mahometańskie i tak dalej. I państwo nie powinno się w ogóle do tego wtrącać. Małżeństwo jest sprawą prywatną, a nie państwową. Natomiast jeżeli państwo się już wtrąciło w ten interes, powodując rozmaite nieszczęścia, to państwo daje pewne przywileje małżeństwom i przywileje są dawane tylko dlatego, że oczekuje od tego małżeństwa dzieci. Nie daje przywileju spółce dwóch ludzi, prawda? Tylko daje przywileje małżeństwo tylko dlatego, że oczekuje od nich dzieci. I taka jest przesłanka przywilejów, jakie są dla małżeństw państwowych. Nie, ale jednak tutaj pan Czabański mówił właśnie, że ktoś doprowadził do jakiegoś kryzysu małżeństwo. Przepraszam, jeśli ktoś doprowadził małżeństwo do kryzysu, to są osoby heteroseksualne, a nie geje, lesbijki. Naprawdę przeceniacie państwo możliwości naszego ruchu w skali globalnej. Ja bym bardzo chciał, żebyśmy mieli tyle siły, żebyśmy mogli obalić instytucję, która istnieje od tysięcy czy od dziesiątek tysięcy lat. To po pierwsze. Po drugie, jeśli chodzi o tą dzietność, są kraje w Europie, jest to Skandynawia, Dania, Irlandia, katolicki kraj. Nie ma problemu z przyrostem naturalnym, dzieci są wszędzie, można pójść do pubu wieczorem i zobaczyć matki z dziećmi, wszędzie place zabaw. Po prostu te państwa oferują swoim obywatelkom i obywatelom równe szanse, przedszkola za darmo i stwarzają narzędzia do tego, żeby każdy mógł wychować dzieci. A jeszcze do tego zachęca także swoje obywatelki i obywateli, którzy nie są heteroseksualni i nie przeszkadza im w tym, żeby też mieli dzieci, bo państwo wychodzi z tego założenia, że będzie ułatwiało wszystkim rodzicielstwo bez względu na ich orientację seksualną. I oni tam się o dzietność nie martwią. A tu my wszyscy płaczemy nad rodziną jej upadkiem, ale jakoś tych dzieci nie widać, a obrońców nie brakuje. Dziękuję. Tu postawmy na razie kropkę, bo dyskusja mogłaby trwać i trwać, jak widać. Przejdźmy na chwilę na polskie podwórko. Czy według państwa prawa kobiet są w Polsce łamane, czy kobiety mają równe szanse rozwoju kariery zawodowej? Pani profesor Płatek. Naprawdę, tylko zanim zaczniemy, naprawdę proszę się trzymać 3 minut, ewentualnie ad vocem, potem minuta już. Nie ma tak, jak było teraz. To jest bardzo szeroko postawiony problem, ale jeżeli popatrzymy na coś, co się nazywa Gender Equality Index, czyli zrobiony spis, który bierze pod uwagę 7 elementów. Pracę, pieniądze, wiedzę, czas, władzę, zdrowie, przemoc, to widać, że jeżeli chodzi o Polskę, to odstajemy w zasadzie we wszystkich tych punktach, co pokazuje, że oczywiście w dalszym ciągu mamy do czynienia z nierówną pozycją kobiet i mężczyzn, ale problem polega na czym innym. Problem nie polega na tym, żeby dorównać kobiety do mężczyzn i żeby na tym polegała równość, tylko żeby sobie uzmysłowić, że kwestia decydowania o tym, jakie wartości mają być realizowane w społeczeństwie, na co mają być wydawane pieniądze, jak ma być organizowane życie, jak mamy zadbać o dobrą jakość życia, jest możliwe do zrealizowania wtedy, kiedy bierze się pod uwagę doświadczenie, wiedzę, interesy zarówno jednej grupy, jak i drugiej i kiedy te cele rzeczywiście są wyznaczane wspólnie. I naprawdę proszę zdać sobie sprawę z tego, że brak równego traktowania kobiet skutkuje znacznie krótszym życiem mężczyzn. Mężczyźni nie muszą z racji biologii umierać wcześniej. Natomiast sposób traktowania i wychowywania chłopców, który wyeliminuje możliwość realizowania normalnych, empatycznych uczuć i ustawienia ich tylko w tym, że są dobrzy, o ile są szalenie męscy i spełniają się przez pewne tylko i wyłącznie funkcje, do czego dochodzi określony sposób życia, często bardzo niezdrowy, skutkuje tym, że umierają wcześniej. Czyli nie mówimy tu tylko o kwestiach teoretycznych praw, mówimy to również o skutkach, które z jednej strony
jednej i drugiej grupie przynosi znacznie mniejszą jakość dobrego życia, z drugiej strony skutkuje także czasami niepotrzebną śmiercią. Dziękuję, pan Jacek Czabański. Znaczy, równość płci, równość kobiet i mężczyzn jest według mnie osiągnięciem ostatnich 100 lat mniej więcej. Polska akurat jest tym krajem, który bardzo wcześnie nadał prawa polityczne kobietom, jako jeden z pierwszych krajów w Europie i na świecie również. I to jest duże osiągnięcie. Moim zdaniem wszelkie formalne przeszkody, czy też dyskryminacja ze względu na płeć jest niewskazana, słusznie, że jest zakazana. To nie znaczy jednak, że powinniśmy tej samej równości, tą samą równość możliwości odnosić do równości stanów faktycznych, ponieważ każdy realizuje się zgodnie z tym, czego chce. A oczekiwania mężczyzn i kobiet, ich role życiowe są różne. Oczywiście, jeżeli mówimy o przeciętnych rolach i wzorcach zachowania, no to będą dziesiątki wyjątków, tak? Niektóre kobiety angażują się w zachowania typowo męskie, a niektórzy mężczyźni realizują się w zachowaniach typowo kobiecych. Ale jeżeli mówimy o przeciętnych, to te przeciętne są inne, a mają przede wszystkim związek, no, są biologicznie zdeterminowane, to po pierwsze, a po drugie mają również związek z wychowywaniem dzieci, ponieważ wychowanie dzieci, urodzenie dzieci i później wychowanie oczywisty sposób obciąża bardziej kobietę. I teraz rolą państwa i rolą, znaczy po pierwsze rolą społeczeństwa i dalej państwa jako narzędzia tego społeczeństwa jest to, żeby stworzyć takie warunki przede wszystkim kobietom, żeby mogły pogodzić swoje oczekiwania, aspiracje zawodowe ze swoimi oczekiwaniami i aspiracjami rodzicielskimi. I tu mamy problem i to jest problem cały czas w Polsce nierozwiązany, dlatego że rodzina jest w Polsce dyskryminowana, ulgi podatkowe na dzieci są za małe, przedszkola są słabo rozwinięte, opieka nad dziećmi jest słabo rozwinięta i w związku z tym wiele rodzin po pierwsze nie jest w stanie podjąć trudu wychowywania dzieci, albo jeżeli podejmuje ten trud, to ogranicza się do jednego dziecka. Natomiast w tym sensie jakby ta równość dla kobiet nie jest jeszcze osiągnięta, ale ona jest nieosiągnięta nie ze względu na formalne przeszkody, tylko ze względu na to, że tam, kiedy powinniśmy wspierać rodziny, tam tego nie robimy. Natomiast tam, gdzie system jest przyjaźniejszy, jak chociażby w Anglii, Polki nie mają oporów przed tym, żeby rodzić dzieci dwa razy więcej niż przeciętnie w Polsce. No to pokazuje mądrość społeczeństwa angielskiego i cały czas niedostatek rozwiązań w Polsce, które by wspierały rodzinę. Dziękuję, pan Tomasz Szypła. Szczęśliwie w Unii Europejskiej funkcjonuje narzędzie gender mainstreamingu, które nie polega na tym, że jedna płeć ma być faworyzowana względem drugiej i to w żadnym aspekcie. Tak samo gender mainstreaming działa dla mężczyzn, którzy na przykład chcieliby pracować w zawodach czy zajęciach, które do tej pory były stricte na przykład kobiece. Na przykład takim zawodem jest pielęgniarz i często mężczyźni spotykali się do tej pory z nieprzychylnym patrzeniem, bo właśnie co robi facet jako pielęgniarz, to jest przynajmniej podejrzane. Więc gender mainstreaming jest narzędziem, które działa w obie strony, ale też bądźmy realistami. To kobiety mają gorzej i mają gorszy start. Z wielu powodów. Tutaj pan Czabański powiedział o tym, że to naturalnie kobiety rodzą, wychowują. Naturalnie to kobiety zachodzą i noszą ciążę przez 9 miesięcy i to jest natura, ale jeśli chodzi o wychowywanie, to tu już muszę się odnieść do płci kulturowej, bo tak naprawdę to nasza płeć kulturowa, to co się przypisuje do kobiecości czy do męskości tutaj decyduje. Mamy w Polsce bardzo silny obraz matki Polki, która po prostu rzuca wszystko dla swoich dzieci, wychowuje dzieci po to, żeby później powstańca na śmierć wysłać. I jesteśmy do tego wizerunku kobiecości przywiązani. A tu chodzi o to, żeby bez względu na to, czy jesteśmy kobietą, czy mężczyzną, żebyśmy się mogli realizować też w tym zawodowo. Żeby nasza płeć nie determinowała tego, czym my chcemy się w życiu zajmować. Jeśli kobieta chce być inżynierką, mechanikiem samochodowym, mechaniczką.
to powinna móc się w tym realizować, nie spotykając się z oporem swojego otoczenia. Nie powinna słuchać opinii, nie wiem, czy to rodziców, czy koleżanek, że no co ty robisz, przecież to nie jest kobiece zadanie. I też, proszę państwa, są badania i to są twarde fakty, możecie popatrzeć na polską giełdę papierów wartościowych, ile kobiet jest na przykład w zarządach spółek giełdowych. Większość spółek nie ma nawet jednej kobiety w swoim zarządzie, co też jest dowodem na to, że gdzieś ten szklany sufit, o którym feministki od wielu, wielu lat mówią, funkcjonuje i on jest realny, bo tam, gdzie pojawia się władza polityczna, czy pojawiają się pieniądze, faceci nie przebierają w środkach i kobiety po prostu są eliminowane. To wynika też być może z trochę innego podejścia. Często kobiety może bardziej działają zespołowo, są bardziej lojalne. Faceci nie mają żadnego problemu z tym, żeby po prostu bić się o swoje. Dziękuję bardzo. Pan Janusz Korwin-Mikke. Proszę państwa, sytuacja jest następująca. Jeżeli w NBA mężczyźni mający do 1,80 m zarabiają znacznie mniej niż mający 2 metry 5 centymetrów, to nie jest to dowód, że są dyskryminowani, tylko po prostu, że się mniej nadają do gry w koszykówkę. Jeżeli kobiety w pewnych zawodach zarabiają mniej niż mężczyźni, to jest to dowód, że one się do tego zawodu po prostu mniej nadają. I tyle. No, nie ma innego dowodu na ten fakt. Co do dyskryminacji, no, ja też bym chciał, żebym mógł pracować jako modelka. Modelki zarabiają bardzo dużo pieniędzy i mężczyznom nie wolno pracować jako modelka, niestety. One naprawdę zarabiają bardzo dużo pieniędzy. Jak Naomi Campbell, prawda, czy inne. Dlaczego mężczyźnie nie wolno zarabiać tyle, co Naomi Campbell? Prawda? Także te bzdury, które państwo wygadują, to po prostu nie mają żadnego, że tak powiem, umocowania w realnej rzeczywistości. Każdy powinien pracować tam, gdzie chce. Natomiast zwracam uprzejmie uwagę, że w tej chwili zmuszamy kobiety, żeby pracowały na 3 etatach. Jak ja byłem w Arabii Saudyjskiej, to byłem w mieszkaniu u pana, który miał 3 żony, jedna Saudyjka, druga Szwajcarka, profesor pediatrii, trzecia to była tam z Dubaju. I one mówiły, że najwyższa pora wyzwolić kobiety europejskie, bo w Arabii to ta, która z żoną, z mężem danej nocy, prawda, zajmuje się domem dzieci, pozostały do przyjaciółki, do manikiurzystki, prawda, na zakupki i tak dalej. Mąż nie ma prawa odprowadzić idą. A w Europie kobieta o 6 rano wstaje, leci robić zakupy, prawda, potem ona robi śniadanie, potem męża i dzieci odprawia do tego, potem leci do roboty, potem robi zakupy, potem leci robić obiad. No, ta kobieta haruje i najwyższa pora, żeby muzułmanie wyzwolili kobiety z tej harówki. To jest kwestia, ale kobiety pracują na kilku etatach, proszę pani. Jeżeli pani mówi, że kobieta musi pracować zawodowo, to ja oświadczam, że stare hasło socjalistów brzmi Arbeit macht frei i ja go nie uznaję. Normalna kobieta nie chce pracować na 2 czy 3 etatach. Tylko wy wydacie potworny nacisk psychologiczny, że kobieta, która nie pracuje poza domem, to jest gorsza. Otóż, przepraszam bardzo, wychowanie dziecka jest równie trudne jak zajmowanie się komputerem, albo nawet trudniejsze. I praca w domu jest, proszę panią, ważniejsza od pracy przy komputerach, bo od komputerów dzieci się nie rodzą, a od pracy w domu dzieci się rodzą i są wychowywane. Pani pogardza pracą kobiet. Pani uważa, że praca w domu jest czymś gorszym niż praca poza domem. Oczywiście. Wmawiacie kobietom, że muszą się samorealizować poza domem. Otóż, jeszcze raz powtarzam, praca w biurze ogłupia, praca w Biedronce ogłupia, a w domu kobieta się samorealizuje, ma codziennie inne problemy z dziećmi, codziennie dziecko przychodzi nowy problem, dziecko się rozwija. Praca w domu rozwija intelektualnie, praca w biurze ogłupia. To jest czas. Proszę bardzo, ad vocem pani profesor, Monika Płatek. Panowie, ja myślę, że was stać na więcej. Kiepscy faceci muszą naprawdę puszczać argumenty takie, że to fakt, że zajmują takie stanowisko, wynika z tego, że są tacy dobrzy i tylko z tego powodu nie ma tam innych facetów, już nie mówiąc o kobietach. Natomiast typowo wyglądało to w ten sposób, że do bardzo niedawna przepisy mówiły tak. Każdy mężczyzna może wziąć swoją niepracującą żonę na ubezpieczenie zdrowotne, kropka.
każda kobieta może wziąć na swoje ubezpieczenie swojego niepracującego męża, jeżeli osiągnął wiek emerytalny bądź jest inwalidą niezdolnym do pracy. Mówienie w tych warunkach, że robimy to, co chcemy, jest nieuczciwe, bo tak nie jest. I teraz mówienie o tym, że praca w domu jest bardzo ważna, to jest prawda. Tyle tylko, że tak naprawdę, jak sam pan tutaj zauważył, wyceniamy pracę w pieniądzach. Chcę zobaczyć, ile zarabiają gospodynie domowe i gdzie są pomniki dla gospodyń domowych. I straszne to jest, bo naprawdę, proszę mi wierzyć, znam całą masę mężczyzn, w tym swojego własnego, który doskonale gotuje, doskonale zajmuje się dziećmi, jest fantastycznym partnerem, przemiłym człowiekiem i cudownym kochankiem. Natomiast wyobrażam sobie, że kobieta, która musi tak zapieprzać cały czas, a potem jeszcze w nocy spełniać swoje obowiązki, jest... Dziękuję. Jeszcze gdybym ja powiedział, że moja żona jest wspaniałą kochanką, to byłbym seksistą. Dobrze. Powiem wam tak, szczerze mówiąc, patrząc się na was i na tą salę, bardzo się dziwię, że jak tutaj dziewczyny słyszycie takie teksty, że nieważne ile kierunków skończycie na tej uczelni, jeszcze zrobicie doktorat, ale i tak się nie nadajecie, bo jesteście kobietami, to dziwię wam się, że jesteście takie spokojne. Naprawdę się dziwię. Mnie by szlak trafił, szczerze mówiąc. I trafia mnie, tylko że tak powiem, już mam doświadczenie w wysłuchiwaniu tych argumentów. O czym my tutaj mówimy? O Arabii Saudyjskiej. Te kobiety są ubezwłasnowolnione, są przedmiotami, nie są ludźmi, nie mają praw. Gdyby zdradziły, zostaną zabite. W odróżnieniu od pana, ja z nimi rozmawiałem. Zostaną porzucone. Nie ma żadnego systemu opieki w tych krajach nad kobietami. Czy tego chcemy dla Polek? Panie Korwin-Mikke, naprawdę, to nawet nie jest śmieszne. Ja tylko powiedziałem, co uważają Arabki, które są całkowicie swobodne. Ja byłem w tej Arabii, ja widziałem, jak oni zachowują, naprawdę. Dobrze, dziękuję bardzo. Przejdźmy do kolejnego pytania. Nawiążmy do Trybunału Sprawiedliwości. Tutaj pani profesor, wiem, że będzie miała już zastrzeżenia do tego pytania. Czy Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej słusznie według państwa zrównał związki partnerskie z małżeństwem? Co to jest Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej? Który Trybunał? Tam jest kilka trybunałów. Trybunał Sprawiedliwości jest jeden, proszę pana. No nie, luksemburski? Tak, Unii Europejskiej. Ja już rozumiem tą niechęć do Unii, bo się trzeba nauczyć. Ale chciałbym najpierw dokończyć pytanie, naprawdę. Proszę. Wracając do meritum, czy Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej słusznie zrównał związki partnerskie z małżeństwem swoim wyrokiem? Jest to orzeczenie z 2013 roku w sprawie Frederika Heja. I jaki ten wyrok ma znaczenie dla sytuacji polskiej? Tutaj może państwu pokrótce nakreślę, czego to dotyczyło. Frederik Hej przebywał w związku partnerskim i pozwał swoją firmę do Trybunału Sprawiedliwości w związku z tym, że firma zapewniała pewne przywileje jak podwyżki dla osób, które zawrą związek małżeński. Jemu tego odmówiono ze względu na to, że był jedynie w związku partnerskim. Swoim wyrokiem sąd uznał, że sytuacja związku partnerskiego i małżeńskiego jest porównywalna i dlatego też powinni zarówno osoby w związku małżeńskim, jak i partnerskim powinny otrzymywać te same świadczenia. Pan Janusz Korwin-Mikke? Nie. Dobrze. Pan Tomasz Szypło. Dobrze, to ja uspokoję wszystkich homofobów w Polsce. To orzeczenie nie ma takiego wielkiego znaczenia dla naszego państwa z prostego względu. W Polsce nie mamy związków partnerskich. Ten wyrok mówi tylko tyle, że tam, gdzie są związki partnerskie równolegle do związków małżeńskich w danym państwie Unii Europejskiej, tam nie może być tak, że małżeństwa mają inne przywileje ekonomiczne, tak, przywileje ekonomiczne, chociaż nie lubię tego słowa przywileje, ale generalnie w sensie gospodarczym i ekonomicznym i związki partnerskie i związki małżeńskie muszą być na równi traktowane. W Polsce, jak wiecie, nie mamy związków partnerskich. W tym roku mija 10 lat od ustawy Marii Szyszkowskiej, senatorki, którą Sejm uchwalił, ale Senat uchwalił, a Sejm nigdy nie przyjął. I od 10 lat trwa walka w Polsce o to, żeby te związki partnerskie było, ale ich nie ma. Więc ten wyrok tak naprawdę nic tu nie zmienia. A jeszcze dla pocieszenia, jeśli ktoś ubolewa nad tym, że w Polsce geje i lesbiki mają za dużo przywilejów, to też was uspokoję, tych, którym to przeszkadza, że Polska jest wyłączona, na przykład jeśli chodzi o Kartę Praw Podstawowych Unii Europejskiej, Polska
jest wyłączona z obowiązywania tej karty, więc obywatele Polski, Polki i Polacy nie mogą powoływać się przed sądami na kartę praw podstawowych, bo tak sobie zażyczył rząd ówczesny Polski i Wielkiej Brytanii. I to nie ze względu tylko na orientację seksualną, tylko ze względu też na płeć, na starość, na niepełnosprawność i jeszcze inne cechy. Więc mamy taką sytuację w Europie, że 26 krajów, obywatelki i obywatele tych 26 krajów mają więcej praw i mogą powoływać się przed sądami na kartę praw podstawowych, a my w Polsce mamy taką sytuację, że po prostu jesteśmy obywatelami drugiej kategorii w Unii Europejskiej. Dziękuję bardzo. Pan doktor Jacek Czabański. Tak, zacznijmy od tego, że słusznie nie ma w Polsce związków partnerskich, ponieważ tak jak mówiłem na początku, w interesie społeczeństwa jest danie przywileju. Tylko o odniesienie do prawodawstwa polskiego prosiłbym później, bo to będzie w kolejnym pytaniu. Teraz proszę się skupić na tym pytaniu. No w każdym razie, więc słusznie, że ich nie ma. Natomiast fakt, że one występują w różnych państwach innych europejskich, stanowi powód do niepokoju ze względu na to, że na przykład zasada swobodnego przepływu osób jest w Parlamencie Europejskim i w orzecznictwie sądowym traktowana w ten sposób, że na przykład w Polsce nie powinniśmy dyskryminować osób, które zawarły związek partnerski w Hiszpanii, jeżeli one przeprowadzą się do Polski, ponieważ gdybyśmy nie dawali im takich praw, jakie mają u nas związki małżeńskie, a w Hiszpanii ich ekwiwalentem jest związek partnerski, to byśmy stworzyli barierę w swobodzie przepływu osób. To nie jest jeszcze uznana interpretacja, ale jest to już interpretacja, która się coraz częściej pojawia i w tym świetle to orzeczenie, o którym mówimy, jest kolejnym elementem narzucania Polsce przyjęcia rozwiązań, które przez Polskę przyjęte być nie chcą, natomiast są przyjęte w innych krajach, czyli właśnie związki partnerskie. To orzeczenie mówi krótko. Jeżeli jest związek partnerski stosowany w jakimś państwie, powinien być zrównany ekonomicznie ze związkiem małżeńskim, kiedy właśnie cała argumentacja za regulacją instytucji małżeństwa jest, żeby dać jej specjalne przywileje ekonomiczne, żeby ona była częściej wybierana i trwalsza w interesie społecznym, a nie po to, żeby zrównywać ją z instytucjami na przykład związków jednopłciowych, które takiego celu mieć oczywiście nie mogą. W związku z tym jest to interpretacja całkowicie sprzeczna z logiką i zdrowym rozsądkiem, ale niestety podejrzewam, że będzie coraz śmielej wkraczać również do Polski i być może w którymś momencie Polska będzie przymuszona do zastosowania się do któregoś z tych orzeczeń, pomimo tego, że Karta Praw Podstawowych, która słusznie tutaj pan zauważył, że nie stosuje się do Polski, ale Karta Praw Podstawowych zawiera również regulacje, że to prawa państw członkowskich regulują, kto i kiedy może zawierać małżeństwo. Pomimo takiego wyraźnego zapisu w Karcie Praw Podstawowych, interpretacja sądowa idzie na przekór tym zapisom, co zresztą się sądowi unijnemu zdarza regularnie, tak jak zresztą i innym sądom, że abstrahują od pewnej woli ustawodawcy, a zaczynają narzucać swoje własne poglądy. Dziękuję. Pani Monika Płatek. Jak na kogoś, kto robi doktorat we Florencji dzięki temu, że jesteśmy w Unii. Siedzi w Brukseli dzięki temu, że jesteśmy w Unii. Maria Curie-Skłodowska też dzięki Unii, na pewno. Maria... Kopernik. Maria Skłodowska nigdy nie skończyłaby uniwersytetu, gdyby nie wyjechała do Paryża w Polsce. Ale w każdym razie to jest bardzo charakterystyczne, że osoby, które najwięcej korzystają, również jeśli chodzi o finanse, tytuły i możliwości, są tak skłonne do niepokojenia się tym, że chcemy eliminować dyskryminację ludzi z takiego powodu jak orientacja seksualna. Tworzyć drugą kategorię obywateli, którzy płacą znacznie więcej w związku z tym, mają się znacznie gorzej. Natomiast ja chcę pokazać, są dwa sądy, jak Państwo wiecie. Jest Europejski Trybunał Praw Człowieka, który rozstrzyga sporo spraw, jeżeli chodzi o związki jednopłciowe. I jest oczywiście Trybunał Sprawiedliwości, który w sprawie Hej stwierdził tylko tyle, że jeżeli są przepisy, które inaczej traktują związki partnerskie, a inaczej traktują związki małżeńskie w sytuacji, kiedy ludzie nie mogą zawrzeć związku małżeńskiego, to uznajemy to za dyskryminację.
Ponieważ ta sytuacja dotyczyła Anglii jakiś czas temu, to Francji, to uznano, że jest to dyskryminacja ze względu na równe traktowanie, jeżeli chodzi o dostęp do zatrudnienia, i to jest zarówno dyrektywa, jak i cała masa przepisów, która mówi, że jest to niedozwolone. Natomiast ja chcę tutaj, wbrew temu, co pan powiedział, pokazać, że ten proces jest szybszy, niż nam się wydaje, ponieważ podobne orzeczenie Wilkinson przeciwko Kitzinger z 2006 roku, które mówiło o tym, że państwo może inaczej traktować związki partnerskie niż małżeństwo, gdzie ludzie podnosili przede wszystkim jedno, że z punktu widzenia godności niegodne jest uznawać, że małżeństwo jest możliwe tylko i wyłącznie dla osób heteroseksualnych, a związki partnerskie dla osób jednopłciowych. To się działo w 2006 roku w Anglii i wydawało się, że jest to niemożliwe do przejścia. Mamy rok 2014, małżeństwa również osób jednopłciowych w Anglii są przyjęte, podobnie jak we Francji. Także ten proces oczywiście jest naturalny w tym sensie, że zrównuje ludzi i nie wolno tutaj trzymać dzieci jako zakładników, bo nie o dzieci w związkach między ludźmi chodzi. Natomiast rzeczywiście to stawia bardzo ciekawy problem prawny, ponieważ nie możemy w Unii Europejskiej traktować ludzi gorzej na terenie Polski, niż są traktowani w swoim własnym kraju. Czyli jeżeli w kraju, w którym przebywają i żyją, zawarli bądź związek małżeński, bądź związek partnerski i są osobami jednopłciowymi, to my jesteśmy zobowiązani w ramach porządku prawnego nie traktować tych osób gorzej, niż są traktowani w swoim kraju. Dziękuję. Pan Janusz Korwin-Mikke. Proszę państwa, no, ja chcę powiedzieć, że również w Sodomie poszczególne dzielnice były postępowo ogarniane, prawda, przez postęp, i skutki tego znamy. Co pan ma na myśli? Że w Sodomie też postęp się rozwijał. Otóż, jak pani nie rozumie, to trudno. Ale ja się odwołam w takim razie tylko do klasyka. Pozwolę sobie Waligórskiego odczytać. Czasza niebios jasna i czysta, świerszcze grają we lnie i w peluszce. Rolnik homoseksualista przysiadł sobie na chwilę przy dróżce. To on pierwszy się zdecydował. Przedtem tego nie było na wiosce. Ech, dziedzina trudna i nowa. Ech, niełatwo prowadzić postęp. Nie wydzierży, kto mdły i słaby. Nie wprowadzi tutaj Europy, gdy w dodatku ciągnie go do baby, a powinno go ciągnąć na chłopy. Zniechęcony jest i rozbity. Oto jak wczoraj mrugnął na Michałka, to Michałek, cholerny prymityw, mu odmrugnął i krzyk, jest gorzałka? Zaś Wojtka pogładził w przelocie, w oczy przy tym patrząc łagodnie. Wojtek zaraz na niego, ty młocie, ręce sobie wycieraj we spodnie. Z Jaśkiem także nie wyszła rozmowa. Przez godzinę gadał do miernoty, że tendencja ogólnoświatowa, a ten naraz, ty pożycz 100 złotych. Henio, bydle płochliwe i durne, usłyszawszy o tych nowych stylach, jęknął, nigdy, ja od tego umrę. I do lat natychmiast dał dyla. Wiejski dzionek rozkwitał szeroko. Rolnik sobie żal i gory zdusił. Splunął, mruknął, hit wam wszystkim w oko, po czym z ulgą pobiegł do Magdusi. To jest... A to tylko tyle. Ja nie wiem. Ta rozmowa, ta debata zaczyna naprawdę zamieniać się w jakąś karykaturę. Ona już stała się karykaturą w waszym panie wydaniu. Panie Januszu, naprawdę, to jest uniwersytet. Do czegoś to zobowiązuje pana. Do tego, to żeby nie mówić, że... i chamstwo, naprawdę. Żeby nie mówić, że się na przykład rodzi tyle samo dzieci w rodzinach jednopłciowych, są dwupłciowych. No, pani to powiedziała, no. Pani powiedziała, że jest 10% homoseksualistów w społeczeństwie. I to bzdura kompletna, no. Jak można takie bzdury wygadywać? Panie Januszu, dzieci rodzą się w związkach też homoseksualnych. Tak, nie, no, rodzą, nie, się. No. Rodzą się. Naprawdę się rodzą i słuchajcie, ziemia jest okrągła, naprawdę, mimo że wydaje się płaska, jak się stoi przed tym budynkiem. Naprawdę, możemy zaprzeczać faktom, ja mam poważnie rozmawiać. No. Ale tak się dzieje. No jak ja mam poważnie rozmawiać z tymi... Moja przyjaciółka wychowuje syna ze swoją partnerką i mają to dziecko z mężczyzną. Z czym państwo macie problem? Co w tym jest śmiesznego, dziwnego? Czy oglądaliście, nie wiem, Seks w Wielkim Mieście, macie telewizję, kablówkę w domu? Nie, ale nie. Oglądałem również IT. Ja
Ja chcę powiedzieć, słuchajcie, że oglądałem również IT. Zastanawiam się, dlaczego IT nie może zawrzeć związku małżeńskiego. To jest problem. Wiecie co, dzisiaj byłem na debacie w Sejmie o Rosji, jak Rosja ośmiesza Ukrainę i rewolucję na Ukrainie, wiecie? I tam bardzo dużo memów, które produkuje się w Rosji, nawiązuje do tego, że z zachodu na Ukrainę przychodzi homoseksualiści, spisek gejów, HIV nadciąga nad Ukrainę i że odebrało Ukraińcom rozum właśnie przez lobby homoseksualne i to dlatego od mamusi Rosji Ukraina się odłącza. Słuchajcie, homofobia, używanie argumentów homofobicznych to jest najbardziej prymitywny argument w dyskusji na poniżenie przeciwnika. To jest po prostu zwykły, najniższy sposób obrażenia człowieka. I tyle. To nie jest argument merytoryczny. To, że pan cytuje jakiś wierszyk, nie wiadomo skąd, nie powołując się na żadne dokumenty, na żadną wiedzę, to i jak można z panem na ten temat rozmawiać? Pan naprawdę nie szanuje ani tego uniwersytetu, ani naszych słuchaczy. Jak pan wygaduje takie potworne głupoty, że się dzieci rodzą w małżeństwach homoseksualnych, rodzą no to się. Pan... I już widzę, jak się główka pokazuje na wierzchu. Ja wytłumaczę, jak się rodzą. Jest jajeczko, dyskusja... jest plemnik, dochodzi do zapłodnienia, później 9 miesięcy trwa ciąża i dziecko się rodzi. Tak się dyskusja rodzi. Dyskusja zeszła na niebezpieczny tor, może wróćmy jednak do tematu. Proszę publiczność naprawdę o zachowanie spokoju. Będzie czas na pytania już za 20 minut. Będziecie mogli państwo zadać pytania. Przejdźmy do kolejnego zagadnienia. Czy według państwa potrzebne są dodatkowe rozwiązania prawne regulujące status związków partnerskich oraz chroniące prawa osób homoseksualnych i kobiet? Pan Tomasz Szypuła. Dobrze. Oczywiście, tak jak wcześniej powiedziałem... Może tutaj jeszcze nakreślę, żeby nie odnosić się bezpośrednio do prawa polskiego, tylko do samej istoty. Ale istoty... się nie da. Jak? No gdzie się da? Czy w ogóle potrzebne są takie rozwiązania, czy społeczeństwo potrzebuje zapewnienia specjalnych praw dla osób homoseksualnych i dla kobiet? Czy... Dobrze, to może zacznę od tego. Tutaj nie chodzi, proszę państwa, o specjalne prawa, tylko chodzi o te same prawa. Dzisiaj część obywateli i obywatelek w Polsce tylko dlatego, że jest heteroseksualna, ma pewne prawa, a część obywateli i obywatelek dlatego, że nie jest heteroseksualna, tych praw nie ma. Więc nie chodzi tutaj o przywileje, czy nie chodzi tutaj o specjalne traktowanie, tylko chodzi o to, żeby ludzie, będąc ze sobą w związkach, mieli te same możliwości. Muszę tutaj się odnieść do prawa polskiego w tym sensie, że w tym momencie w Polsce takiej ochrony prawnej nie ma i powstaje przez to dyskryminacja. Mówimy tutaj o sytuacjach życia codziennego, z którymi się spotykamy codziennie. Śmierci partnera, płacenia wspólnego podatku, zaliczenia partnera do grupy opcji, czyli trzeciej grupy spadkowej, odwiedziny szpitalu, decydowanie na przykład o leczeniu partnera, który jest nieprzytomny, uległ wypadkowi. Ja myślę, że to są rzeczy, słuchajcie, które nie są związane w żaden sposób z ideologią, przynajmniej jeśli chodzi o opiekę nad partnerem. I wydaje mi się, że nawet konserwatyści i osoby o konserwatywnych poglądach, myślę, że to jest jakieś minimum, gdzie można byłoby się zgodzić, że przynajmniej jeśli ludzie już się decydują na mieszkanie ze sobą, tej samej płci, tworzą gospodarstwo domowe, powinni przynajmniej mieć prawo do decydowania o życiu i zdrowiu swojego partnera. Już abstrahując od na przykład tej gospodarczej czy ekonomicznej części. Tak mi się wydaje, że nawet w konserwatywnym światopoglądzie takie rozwiązanie mogłoby się zmieścić. Więc oczywiście, że w tym momencie, jeśli tutaj mówimy o Unii Europejskiej, niezrozumiałym dla mnie jest fakt, że w 20 krajach Unii Europejskiej są rozwiązania prawne dla związków jednopłciowych, a my żyjemy w kraju, w którym takich rozwiązań nie ma. Po prostu to tworzy podwójny standard. Ja jako obywatel Unii Europejskiej i obywatel Hiszpanii, też będąc obywatelem Unii Europejskiej, mamy całkiem inną ochronę prawną i takiej sytuacji po prostu nie powinno być. Dziękuję. Pan Janusz Korwin-Mikke. Ludzie, żeby mieć prawo do decydowania o swojej
zdrowiu partnera, prawda, operacja i tak dalej, podejmują pewną ważną decyzję, idą do Urzędu Stanu Cywilnego, idą do kościoła, zawierają przysięgę i nabywają prawa do decydowania o tym, czy operować partnera, czy jak jest nieprzytomny. Ale kto szkodzi parze homosiów pójść do notariusza, nawet bez notariusza, napisać takie oświadczenie, że upoważniają swojego, jak pan to nazywa, partnera do decydowania o jego operacjach. Jest to znacznie prostsze niż zawarcie związku małżeńskiego. Więc nie rozumiem, na czym tu miałaby polegać dyskryminacja. Wam przecież nie chodzi wcale o zawarcie związków małżeńskich. Ja znam przecież bardzo wielu homosiów i wszyscy mi mówią tak, że ja nie po to jestem homoseksualistą, żeby mieć żonę. Prawda? Ja Państwu puszczę, jak wygląda rozmowa, nie puszczę tutaj, bo to było zgłoszenie publiczne, jak wygląda rozmowa dwóch homoseksualistów. Mam tutaj kilka takich rozmów nagranych. Naprawdę to nie ma to nic wspólnego z małżeństwem. I proszę Państwa, ale to są, oczywiście są rzadkie przypadki, że dwóch homosiów chce żyć razem. Bardzo to się zdarzają takie sytuacje, oczywiście się zdarzają, ale powtarzam, nikim nie broni, jeśli Panu chodzi o spadek i tak dalej, zawrzeć spółki cywilnej o nazwie Małżeństwo Kowalskiego z Wiśniewskim. Status spółki może przewidywać, że wchodzi w życie w momencie odegrania Marsza Mendelssohna i wymiany obrączek, prawda? Można przepisać cały swój majątek na tę spółkę i w tym momencie problem spadku w ogóle nie ma. Nie o to chodzi. Wam chodzi o to, żeby ośmieszyć instytucję małżeństwa. Po to to wszystko istnieje. Przecież bardzo wielu tych tak zwanych półgejów to w ogóle nie są homoseksualiści. Zrozumcie. Taki zespół Tatu, pamiętacie? One udawały lesbijki, bo to się opłacało. I bardzo wielu tak zwanych półgejów, oni udają homoseksualizm, bo to się opłaca, rozumiecie? I oni są opłacani przez tak zwane postępowe kręgi, przez postępowych milionerów z Zachodu, prawda? Po to, żeby ośmieszali instytucję. Tych samych ludzi, którzy wielkim setki milionów wydają na zahamowanie przyrostu naturalnego, prawda? Są to ludzie, którzy chorują na zbawienie świata i w ten sposób właśnie chcą go zbawiać. Ci ludzie są opłacani, rozumiecie? To nie jest tak, że oni to robią spontanicznie. Żaden normalny homoseksualista nie chodzi po ulicy i nie demonstruje. Tak samo ani normalny onanista, ani normalny impotent nie urządza marszu, prawda? Żaden onanista się nie namagał uznania związku z własną ręką za małżeństwo, prawda? Tylko ci półgeje robią to po to, żeby uśmieszyć. I ostrzegam o bardzo ważnej rzeczy. Homoseksualiści boją się gejów. Boją się tylko im wystąpić, ale wiedzą, że jeśli dalej się tak rozwijało, to zapewniam panią, ja się znam trochę na historii, że jeżeli dalej będzie to się rozwijało, to wystąpią pogromy i geje uciekną sobie do Berlina czy Londynu, ale z normalni homosie na tym uciekną, ucierpią. I oni się boją, rozumie pani, że działalność tych półgejów może doprowadzić do pogromów zwykłych, porządnych homosiów. Dziękuję, pani profesor Mońka-Patek. Rozumiem, że w tym gronie nie ma ani jednego onanisty i nikt się nigdy nie masturbował. Gratuluję państwu. Jeżeli się nie ma argumentów, to się próbuje przez ośmieszenie. Ale problem jest rzeczywiście ważny. Musicie państwo... Ale czy my ośmieszamy pana Korwin-Mikkego? Musimy sobie... Na pytania później będzie czas, naprawdę. Teraz przejdźmy do pytania. Ja macie państwo, trialiści i tak dalej. No. Macie państwo sytuację, w której dość daleko żeśmy poszli, jeżeli chodzi o uwolnienie rynku i zgodę na to, aby w zasadzie decydowała niewidoczna ręka rynku. I państwo ma tutaj niewiele wpływu na to, w jaki sposób przepływ pieniędzy następuje, co się dzieje. I jak wygląda władza finansowa. W związku z tym pozostaje nam tak naprawdę w możliwości decydowania o pewnych kształtach pewnych instytucji niewiele. Z jednej strony jest to cały porządek i ochrona z więzieniami, z drugiej strony jest to sfera prywatna ludzi. I rzeczywiście to do państwa będzie należała decyzja w przyszłości, czy wychodząc
z poczucia godności jednostki, przede wszystkim godności jednostki. Będziecie Państwo chcieli tworzyć podziały i będziecie chcieli Państwo różnicować ludzi ze względu na orientację seksualną, ze względu na wiek, ze względu na kolor, ze względu na pochodzenie. Możecie pewnie to wszystko przeprowadzić i za każdym razem uzasadnić. Natomiast mówimy tutaj o tym, co jest najważniejsze dla ludzi i jeżeli się zgodzimy, że najważniejsze dla ludzi jest jednakże to, aby móc się realizować dobrze, jakościowo i przeżyć życie w związkach bliskich, to oczywiście nie ma dobrych argumentów za tym, żeby różnicować te związki z tego względu, że mamy do czynienia ze związkami dwu- bądź jednopłciowymi. I pewnie warto sobie zdać sprawę z tego, że nie o dzieci tu chodzi, one są poza zakresem tematu, bo z dziećmi w związkach małżeńskich i poza związkami małżeńskimi mamy cały czas do czynienia, ale jest sporo na rzeczy, jeżeli chodzi o hierarchię, jeżeli chodzi o pewną władzę. I myślę, że do pewnego stopnia to, co stanowi problem dla osób, które są tak bardzo przeciwne związkom jednopłciowym, jest to, że trzeba wtedy przyznać, że trzeba byłoby zrealizować w praktyce to, co mamy w założeniu. A więc to, że ludzie są równi. Bez względu na to, czy są kobietą, czy mężczyzną, są równi. I jeżeli przyjmiemy równość, nie ma wówczas znaczenia, czy jest to związek, w którym ma być pater familias, głowa rodziny, która decyduje i która ma również możliwość wywierania nacisku na pozostałych, czy też mamy do czynienia jednak z partnerami, którzy mogą sobie układać te relacje jak chcą. Dziękuję bardzo. Pan doktor Jacek Czabański. Tak jak już mówiłem na początku, nie mamy w Polsce problemu dyskryminacji. Żadne przepisy nie różnicują na przykład dostępu do jakiegokolwiek zawodu od orientacji seksualnej. Nie są to pytania ani pytania o orientację seksualną, ani spotykane w praktyce, ani wymagane przepisami. Natomiast mamy oczywiście do rozstrzygnięcia wiele spraw życiowych typu kto odbierze list na poczcie, kto się może dowiedzieć o stanie zdrowia pacjenta, kto może zadecydować o leczeniu. No ale to są rzeczy, które są do załatwienia w drodze zwyczajnego upoważnienia, czy w formie notarialnej, czy zwykłej, i nie wymagają żadnej dalszej interwencji. Wszystkie postulaty, jeżeli chodzi o załatwianie takich codziennych, życiowych spraw, są do zrealizowania w ramach obowiązujących instytucji prawnych. Jest prawdą, że w polskich szpitalach pacjenci traktowani są per noga i dotyczy to zarówno osób heteroseksualnych, jak i homoseksualnych. To jest problem kultury organizacyjnej Polskiej Służby Zdrowia, z którą trzeba zrobić coś niezależnie w ogóle od dyskusji o prawach związków jednopłciowych. W tym jest oczywiście jakiś problem, tak? Poczta, wiemy jak działa, osobna kwestia. Natomiast są też przywileje ekonomiczne, to są przywileje na przykład związane z dziedziczeniem, tak? W Polsce obowiązuje, jak Państwo pewnie wiedzą, zasada swobody testowania, ja mogę uczynić swoim spadkobiercą dowolną osobę. Co nie zmienia faktu, że pewne osoby z kręgu mojej najbliższej rodziny są uprawnione do zachowku. To jest ograniczenie wynikające z tego, że właśnie rodzina jest w polskim systemie prawnym chroniona i nie dopuszcza do tego, żebym ja swój majątek mógł poza tą rodzinę w całości wyprowadzić. Tak? Muszę zachować część dla swojej najbliższej rodziny. W tym sensie osoby na przykład, które zmieniły poglądy, bo chyba nie orientację seksualną, w trakcie zostawiają jakieś dzieci, żonę, to będą musiały ten zachowek dla swoich dzieci zostawić, nawet jeżeli całość przepiszą swojego majątku w testamencie, zapiszą na rzecz swojego nowego partnera. Inna rzecz, ulgi podatkowe związane, no ale z czym są związane ulgi podatkowe? Ulgi podatkowe były błędnie związane z samym faktem zawarcia małżeństwa w polskim systemie prawnym. To, że one były związane z zawarciem małżeństwa, a nie z tym, że rodzina ponosi koszty, konieczne koszty związane z wychowaniem dzieci, spowodowało, że bardziej się opłacało być samotnym rodzicem wychowującym dziecko, niż się rozliczać wspólnie z małżonkiem. Tego typu rozwiązanie spowodowało z kolei przez wiele lat obowiązujące, że wielu ludzi, w tym wielu moich znajomych, nie zawierało związku małżeńskiego, bo wyliczało, że rocznie będą na tym tracić kilka tysięcy złotych. A więc mamy do czynienia z dwiema grupami. Są rzeczy życia codziennego i one są do rozwiązania, wszystkie
w ramach obowiązujących przepisów i nie jest ważne, czy my upoważniamy swojego partnera homo czy heteroseksualnego, czy swojego wujka, ciocie, któremu jest wygodniej odebrać list z poczty, czy zaopiekować się nami w szpitalu. I są przywileje ekonomiczne, które bardzo słusznie są związane wyłącznie z instytucją małżeństwa i wara od tego związkom jednopłciowym. Dziękuję. Ad vocem pani Monika Patek. Tu już wchodzimy właśnie na ten grunt, gdzie wszystko jest w porządku, jeżeli ustalamy pewne reguły, gdzie ludzie mogą otrzymać możliwość załatwiania spraw podatkowych, zdrowotnych, dziedziczenia, administracyjnych, mieszkaniowych i codziennych, życiowych. Kiedy się mogą na to zdecydować, bądź nie. I tutaj taka jest sytuacja osób heteroseksualnych. Natomiast jest daleko posunięte zróżnicowanie, jeżeli mamy do czynienia z osobami homoseksualnymi. I nie ma prawa, aby narzucać ludziom obowiązek każdorazowego chodzenia do notariusza, dokładania pieniędzy, płacenia wyższych podatków. Nie, nie można. W sytuacji, kiedy chodzi, również jeżeli chodzi o ubezpieczenie na ZUS, w sytuacji, kiedy chodzi o osoby jednopłciowe, ponieważ to jest nieuregulowane, a nie może być uregulowane w sposób różnicujący i dyskryminujący i zobowiązujący do większych kosztów i większych wydatków, to jest to doskonały przykład na to, jak dalece jesteśmy w tej chwili dyskryminujący, jeżeli chodzi o stosunek do osób homoseksualnych. Dziękuję. Teraz pan Janusz Korwin-Mikke i potem... Ja chcę tylko powiedzieć tak, że homoseksualiści byli, są i będą i nie było żadnego problemu, póki tego problemu nie zaczęto robić, prawda? I ktoś powie, ale oni nie mogli jawnie tego robić. No to też odczytam klasyka, który mówi, Owidiusza, radość bez niebezpieczeństwa traci swe największe wdzięki. Choć wolno jesteś jak Tais, twórz nieistniejące lęki. Luby mógłby wchodzić drzwiami, każ niechaj przez okno włazi. Niechaj na ciebie spojrzawszy, strachem twoim się przerazi, z krzykiem jesteście zgubieni, nie wpadnie sprytna służąca, wówczas bladego młodzieńca ukryj w szafie cała drżąca. To są porady dla niewiasty. Otóż, jeżeli pewne trudności mieli również homoseksualiści, to rozumiem, że dzięki temu mieli lepiej niż heteroseksualiści, którym były odmówione tego typu rozkosze, jak chowanie się przed społeczeństwem ze swoją miłością. Także każdy rodzaj działalności jest inny i trzeba szanować różnorodność. Wy chcecie, żeby wszystko było jednakowe. My cenimy różnorodność i w związku z czym różne grupy mają różne przywileje i różne prawa. A wy byście chcieli, żeby wszystko było ein Reich, ein Volk, ein Führer. Tak jest. Dziękuję, pan Tomasz Szypuła. Ciekawe odwołanie. My po prostu jesteśmy za różnorodnością i za równością. Za równością wobec prawa, zresztą równością, która jest zapisana w Konstytucji. Ja chciałem się tylko odnieść do tego, co pan Czabański wcześniej powiedział. Nie da się wszystkiego na bazie dzisiejszego prawa w sprawach życia codziennego uregulować. Nie ma takiej możliwości. Tutaj pani profesor Płatek powiedziała, że na każdą sprawę trzeba byłoby upoważnienie, bądź notarialne, bądź inne, ale i tak nie są przepisy w Polsce, które... Trzeba częściej, bo oni co 3 dni zmieniają partnerów, więc to trzeba częściej. Ciekawe, skąd pan to wie, to jest bardzo ciekawe. Nie wszystkie ich sprawy da się regulować, zwłaszcza jeśli chodzi na przykład o leczenie nieprzytomnego partnera. Jesteśmy w świetle polskiego prawa jest pojęcie osoby bliskiej i w ramach tego prawodawstwa, które mamy teraz, mój partner, z którym mieszkam, tworzy gospodarstwo domowe, wspólnie kupujemy meble i po prostu żyjemy razem, jest osobą obcą. I tutaj też nie chodzi o żadne przywileje gospodarcze, czy jeśli chodzi o spadki. My po prostu mieszkając razem, mając wspólne mieszkanie i kupując rzeczy do tego mieszkania, mamy wspólny majątek. A w przypadku mojej śmierci, czy mojego partnera śmierci, jestem w tym momencie w trzeciej grupie spadkowej i muszę zapłacić podatek od rzeczy, które są po części moje. Trzeba zlikwidować podatek spadkowy, oczywiście. Znaczy, no nie można płacić podatku od rzeczy, które są pana własnością. Jeżeli państwo kupują coś na współwłasność, no to jest to współwłasnością, a dziedziczeniu podlega tylko część, każdej która, rzeczy i każdy paragon jest, nie jest pana współwłasnością. Tak samo nie ma przeszkód, żeby upoważnić dowolną osobę do tego, żeby mogła na przykład w szpitalu podejmować pewne decyzje. Już nie mówiąc o tym, że ja na poczcie musiałem upoważnić swoją żonę do odbioru listów, czy musiałem upoważnić również w przychodni do odbioru dokumentacji medycznej, więc niczym się to nie różni moim zdaniem.
Ja bym proponowała, żebyście państwo przez tydzień pożyli w takiej nic nie różniącej się sytuacji. Przez tydzień. Zaczynając od pana Mało Jacka. Atrakcyjna chyba dla ludzi. No właśnie, to dlaczego wymagacie tego od innych? Wie pani, jak człowiek żyje... Prawnej sytuacji. Jak człowiek żyje z cudzą żoną, to ma też problemy prawne, ukrywa się przed społeczeństwem. Ale ja żyję ze swoim partnerem, a nie z cudzą żoną. Ale... Niech pan nam przestanie się już zwierzać. Ale dlaczego? Ale dlaczego? Co jest gorszego w życiu z cudzą żoną niż z partnerem? No. Pan tutaj jakoś dyskryminuje kobiety żonate. Dlaczego? Dlaczego one mają być w gorszej sytuacji niż mężczyzna? No, niech pani powiedzcie. Czemu żonata kobieta ma być w gorszej sytuacji i nie może mieszkać swobodnie z kim innym? Prawda? Narażając się na potępienie opinii publicznej. Niech pan pomyśli o biednych, zamężnych kobietach. Prawda? Jakie oni są w ciężkiej sytuacji. Najwyższa pora zrównać je z homoseksualistami. O! Dziękuję bardzo. Jako, że czas nas goni, poproszę jeszcze po jednym zdaniu. Jak państwo podsumujecie, czy prawa osób homoseksualnych i prawa kobiet faktycznie są w Polsce respektowane i czy w ogóle potrzebne jest, żeby coś się zmieniło w naszym społeczeństwie, w świadomości społeczeństwa? Pan Tomasz Szypło. Ja jako facet powiem teraz, że wkurza mnie w ogóle zestawienie tych dwóch tematów, praw osób LGBT i kobiet. Jakbym był kobietą, to bym się mocno wkurzył, szczerze mówiąc, bo ruch feministyczny i kobiecy istnieje bardzo długo i naprawdę to zestawienie mnie przynajmniej dziwi. I to, że jeszcze trzeba w ogóle w Polsce komukolwiek tłumaczyć, że kobiety powinny mieć te same prawa co mężczyźni, to mnie po prostu bardzo dziwi. Odnosząc się do praw osób LGBT w tym momencie, przed nami jest naprawdę bardzo długa droga i ta debata to pokazuje. Co to jest LGBT? I nie tyle prawna i nie tyle w ramach Unii Europejskiej, co po prostu debaty publicznej i pewnej świadomości, której część osób tutaj na tej sali po prostu jeszcze nie ma. I jeśli nie widzi pan ręki, na przykład różnicy między swoją własną ręką a żywym innym człowiekiem, z którym się ma relacje emocjonalne, no to ja panu współczuję. Ale no to jest kwestia pana empatii, a nie problemów prawnych czy moich. Dziękuję. Jak on pogardza onanistami, ta pogarda, jaka bije dla inności seksualnej. Wstyd, patrzcie. Pogarda. Pani, bardzo proszę, bez wycieczek personalnych, pani profesor Monika Płatek. Ja nie mam takich problemów, żeby źle się czuć w sytuacji, kiedy mówimy o dyskryminacji kobiet i dyskryminacji osób należących do grup lesbijek, gejów, biseksualistów i transseksualistów, bo wprawdzie kobiety poszły daleko do przodu i w związku z tym rzeczywiście mamy bardzo wyraźny w tej chwili opór, żeby nie używać słowa backlash, w postaci ideologii gender i ataków na chociażby konwencję o przemocy w rodzinie. I widząc rzeczywistość, myślę, że w gruncie rzeczy, chociaż problemy osób homoseksualnych są znacznie bardziej uświadomione i również lesbijek, osób biseksualnych i transseksualnych, to jeżeli chodzi o kobiety, problemy w praktyce są na tym samym poziomie. Dam jeden krótki obrazek z wczoraj. Mianowicie o godzinie 11 dostaję, gdzieś po 10 dostaję telefon od dziennikarza, co robić, ponieważ w Bartoszycach pan żołnierz wojskowy, który przyszedł napity, pobił żonę, wyrzucił ją za drzwi razem z 15-letnią córką. Mam przeskończyć tą historię. Kobieta wezwała policję, policja przyjechała i powiedziała: bardzo nam przykro, ale jest już po 10, my nie możemy interweniować. Jak pani chce, to proszę sobie wezwać straż pożarną na własną odpowiedzialność. To pokazuje, że wbrew temu, chociaż mamy przepisy, chociaż mamy reguły, to w praktyce, w momencie, kiedy rzecz dotyczy kobiet i dzieci, nie dajemy sobie z tym rady. Także tutaj uważam, że sporo jest dalej do zrobienia. Dziękuję. Pan Janusz Korwin-Mikke. Jeszcze raz mówię, cały ten problem jest wydumany przez 10 tysięcy lat. Nie było tego problemu, póki się nie zajęli tym specjaliści od robienia problemów. I powtarzam, narobiliście potwornego bałaganu i to się
naprawdę, wierzcie mi, ja znam historię, to się naprawdę skończy pogromami, żebyście wiedzieli. I to wy będziecie za to odpowiedzialni. Pan Jacek Czabański. Znaczy są w Polsce realne problemy. Te realne problemy to jest fatalny system edukacji. Czy szkoły są polskie na wysokim poziomie, czy są bezpieczne, czy dzieci chodzą do nich chętnie, czy system edukacyjny jest przyjazny. Na wszystkie te pytania odpowiedź brzmi nie. Czy Polska prowadzi politykę prorodzinną, czy są ulgi podatkowe, czy są świadczenia rodzinne takie jak w innych krajach? Nie. Czy w związku z tym Polki czują się bezpiecznie, czy chcą... Polki są w Polsce tak naprawdę. Pod tym względem jesteśmy na pierwszym miejscu. Ale na co urok, mężczyźni jeżeli... niscy zarabiają mniej niż wysocy i to jest dyskryminacja. Też warto by się tym zająć problemem. Czy w Polsce obowiązują takie przepisy dotyczące na przykład wykorzystywania seksualnego czy przestępstw seksualnych jak w krajach zachodnich? Też nie. Polska jest wyjątkowo liberalnym krajem pod tym względem. Mówiąc krótko, to są realne problemy. Jeżeli patrzymy na to, co ludziom przeszkadza, to przeszkadzają właśnie zły dostęp do edukacji, słaba edukacja, brak wsparcia dla rodziny, skandalicznie niskie wyroki zapadające za przestępstwa seksualne. To są problemy. Natomiast nie ma problemów dyskryminacji osób na tle orientacji seksualnej. To są rzeczy wymyślone, a przy okazji powiem tak, czytając tą rezolucję, że państwo nie nadążają za mnożeniem się tych kolejnych orientacji, bo już to nie jest grupa LGBT, to już jest grupa LGBTI. Doszła jeszcze orientacja interseksualna. Myślę, że za chwilę dorobimy się kilku jeszcze kolejnych literek w miarę... Interpłciowa, proszę pana. Interpłciowość to jest zupełnie co innego. Interseksualna. W każdym razie, to co w tej rezolucji Parlamentu Europejskiego jest, to są wydumane problemy. Mamy realne problemy i tam powinniśmy szukać rozwiązań. Dziękuję. I tym akcentem zakończmy tę część debaty. Czas... Teraz czas na pytania od państwa, tylko jeszcze zanim pytania, mam do ogłoszenia dwie kwestie. Nasze koło współorganizuje szkolenia wystąpień publicznych. Zarówno członkowie koła, jak i sympatycy są uprawnieni do 50% zniżki i więcej informacji znajdziecie państwo na ulotkach przy wyjściu. Druga sprawa, nasze koło także poszukuje aktywnych członków i również będą ulotki, gdzie możecie się państwo dowiedzieć więcej. Dziękuję. Teraz proszę o pytania. Zadając pytanie, bardzo proszę o przedstawienie się, proszę, żeby to było jedno pytanie i żeby było tak, żeby było przede wszystkim kulturalne. Witam serdecznie, Maciej Kmita. Ja może na początku coś powiem, chociaż może to zostanę zakrzyczany zaraz, ale chciałbym coś powiedzieć. Mówimy tutaj o wielu rzeczach, co do między innymi dyskryminacji osób homoseksualnych. Ja się w tym względzie w wielu punktach nie zgadzam z państwem po mojej prawej stronie, ale apeluję o szacunek do człowieka. Do ludzi przede wszystkim. Jesteśmy na uczelni wyższej, jesteśmy na uczelni katolickiej, co powinno nam podnosić automatycznie standardy, a niestety, jak widzimy, nam nie podnosi. No znamy, że tak powiem, działalność publiczną pana Janusza Korwin-Mikke. Ta mowa nienawiści. Ja już dokończę, przepraszam. Ta mowa nienawiści, którą sieje, między innymi przyrównał tutaj człowieka do ręki, brawo. Nie wiem, czy powinien zostać tu zaproszony, ja uważam, że nie. Religia nasza nakazuje nam szanować drugiego człowieka i o to do wszystkich przede wszystkim apeluję. Ale gdzie jest pytanie? Pan Janusz Korwin-Mikke powiedział, że idzie do Europy, idzie do Unii, Parlamentu Europejskiego, żeby ośmieszyć Unię. Ja tu zauważyłem, że pan Janusz Korwin-Mikke jeszcze w żadnych wyborach się nie wybił, więc chyba sam siebie ośmiesza. Przepraszam, ale muszę to powiedzieć. Moje pytanie będzie do pani profesor Płatek. Czy to pytanie dotyczy dyskusji? Tak, to pytanie dotyczy dyskusji. Pani profesor, jest taka kwestia, ja szczerze powiedziawszy nie wiem, dlatego pytam. Równość kobiet i mężczyzn w płacach. Wiadomo, że w Europie jest to duża dysproporcja, podobno. Chciałem się zapytać, jak jest w Polsce i co może zostać zrobione, żeby to poprawić. Dziękuję państwu bardzo. W 27 państwach Unii Europejskiej wskaźnik różnicy pomiędzy pracą kobiet i mężczyzn wygląda w ten sposób, że jeżeli mężczyźni zarabiają 100, kobiety zarabiają 69. W Polsce to wygląda tak, że jeżeli mężczyźni zarabiają 100 zł na przykład, to kobiety zarabiają 61 zł 40 groszy. Natomiast to jest w sumie
nieduża różnica. Są kraje, które mają wyższe różnice. My pod tym względem jesteśmy na całkiem dobrym poziomie, ale trzeba zauważyć, że wraz z wprowadzeniem przepisów obecnie obowiązujących, mówiących o tym, że jest urlop rodzicielski, który trwa rok, a w praktyce zasiłek jest dalej w przepisach utrzymany jako macierzyński, macie Państwo w bardzo wielu miejscach pracy bardzo wyraźny przekaz. Nie zatrudniamy młodych kobiet. Czyli trzeba zobaczyć, że poza ogólną statystyką są również problemy wewnętrzne. A to, co powiedział Pan wcześniej na temat tego, jak robić, bo to jest związane z tym, prorodzinną politykę, to trzeba sobie uświadomić, że tam, gdzie nie mamy dobrych argumentów, to mówimy, że wchodzą argumenty biologiczne, co nie jest prawdą, bo rzeczywiście kobieta rodzi, ale to rodzice wychowują i powinni móc wychowywać dzieci. I jednakże w Skandynawii, gdzie macie Państwo kraje bogate, one nie są bogate dlatego, że jest tam, bo są źródła naturalne, tylko są bogate, bo mają równość. I premier Norwegii bardzo wyraźnie pokazał statystycznie, że fakt, że kobiety są zatrudnione, przynosi wyższe zyski niż zyski, które oni mają z gazu wydobywanego z Morza Północnego. Także to nie jest tylko kwestia samych zarobków, ale trzeba też popatrzeć na jakość życia. Natomiast próba tłumaczenia tego biologią to jest jeden z powodów, dla którego tu się dzieci nie rodzą tak naprawdę. Dziękuję. Pan Jacek Czobański. Znaczy tak, jeżeli mówimy o zróżnicowaniu płac ze względu na płeć, to warto sięgnąć do danych. Pani profesor ma tendencję do przytaczania danych nie wiadomo skąd. Ja akurat teraz w ciągu 30 sekund znalazłem dane Komisji Europejskiej. To jest Scores of Gender Equality tak. Index przez Komisję Europejską. No więc Komisja Europejska, proszę. Komisja Europejska ma cały tutaj dział poświęcony temu. Różnica płac średnio w Europie wynosi 16%. Nie wiem, jak pani wyszło 100 do 69. To jest zagadka. Natomiast ale w Polsce... W stosunku do czego? To przeciętne wynagrodzenie za godzinę. Natomiast to jest OECD European Commission tak. Joint Research Center z 2013 roku. No więc dane Komisji Europejskiej są inne, 16%. To jest przeciętnie, Komisja Europejska, przeciętnie, proszę pana. Przeciętnie. Natomiast w Polsce 6%. Polska jest akurat tym krajem, w której te różnice są stosunkowo najniższe w całej Unii Europejskiej. Powinniśmy być z tego zadowoleni, aczkolwiek na różnice w płacach wpływa szereg czynników. Pytanie, czy one wszystkie są brane pod uwagę. Ja, przecież to jest kompletna bzdura. Porównywać trzeba zgodnie z metodami naukowymi. Jeżeli na przykład facet potrafi podnieść 60 kilo, to ten zarabia więcej niż facet, który potrafi podnosić tylko 40 kilo. Teraz, proszę pana, mamy podnośniki, naciskamy guzik i to się samo podnosi. Ale proszę pani, w bardzo wielu zawodach, na przykład jak się kopie, to się nic nie przyciska guzików, tylko robi się co innego. I pani, zarabiają na innym. Proszę panią, jak pani sobie popatrzy, jak pani sobie otworzy Extreme Sports, tam się skacze na motocyklach, na rowerach, to nie wymaga wielkiego wysiłku jazda na motocyklu. Nie ma tam kobiet, jeżdżą sami mężczyźni, bo oni... nie ma na Extreme Sport, nie ma kobiet, które skaczą na tych motorach. Nie ma. I tyle. I dlatego, że mężczyźni na przykład bardziej ryzykują, to więcej zarabiają. Dlatego, że często się mówi, że na przykład mężczyzna kierowca się wciska wszędzie, a kobiety jeżdżą spokojnie. Tak. I dlatego, że mężczyzna się wciska wszędzie, zarabia więcej. Bo ten kierowca, który się wciska wszędzie, szybciej zajedzie i on jest wyżej opłacany. I częściej popełnia wykroczenia, przestępstwa i ginie, i powoduje, że giniemy wszyscy. Tak, oczywiście. Jesteśmy pod tym względem pierwsi w Europie. Tak, proszę Państwa, chcę powiedzieć jasno. Cały dobrobyt pochodzi z ryzyka, a nie z bezpieczeństwa. Ludzie, którzy ryzykują, tworzą dobrobyt, a nie skorupiaki, które są bezpieczne. A ja Państwu życzę szerokiej drogi do domu. Proszę, pan Tomasz. Ja tylko tutaj chciałem zauważyć, że to, że kobiety nie skaczą na tych motocyklach i się tam nie zbijają, no to jest tylko dowodem rozsądku tych kobiet i statystycznie dzięki temu wychodzi, że kobiety żyją dłużej, bo po prostu ci duni faceci się zabijają. Zgodzę się. Ale przy okazji zabijają również niewinnych ludzi na drodze. Dziękuję bardzo. Proszę, kolejne pytanie. Dzień dobry, Jakub Miszkurka, Wydział Prawa i Administracji UKSW. Mam pytanie dotyczące tego skrótu, który już był poruszany, ponieważ pytanie kieruję do pana Tomasza Szypuły. Słucham? Ja go rozwinęłam. Ale nie, chodzi mi również, znalazłem w internecie, do którego mam dostęp na uczelni, jako przedstawiciel jednak, no wiadomo. Mam pytanie dotyczące tej litery Q. Co oznacza litera Q? Oraz mam pytanie, czy nie uważa pan, że mamy ogromny problem z dyskryminacją osób
które chcą współżyć z osobami poniżej 15 roku życia, a jeżeli pan uważa, że to nie jest problem, kiedy to dla pana będzie problem? Dziękuję. Tak, tak. Teraz tak, jeśli chodzi o literę Q, to oznacza queer, to są osoby, które nie identyfikują siebie jako gejów, biseksualistów czy osoby transpłciowe. To są osoby, które uważają, że w tym patrzą na płeć jako coś, co nie jest, nie wiem, A, B lub C, tylko coś, co jest pewną skalą, tak? I siebie gdzieś umieszczają na tej skali. To jest indywidualne odczucie indywidualnej osoby. Każda osoba, mając swoją godność, ma prawo do odczuwania swojej tożsamości w taki sposób, w jaki chce. Jest to pojęcie zbiorcze, dosyć może takie niejasne, ale jest część osób, które nie uważa się za gejów, lesbijki, biseksualistów, tylko właśnie za osoby queer. To jest pojęcie oczywiście z języka angielskiego. Kiedyś oznaczało coś brzydkiego, oznaczało tyle w sumie, co pedał. Dziwak. Amerykańscy geje i lesbijki wzięli to słowo i zmienili jego znaczenie, nadając mu bardziej pozytywne znaczenie, właśnie takiego zbiorowego słowa, które tych wszystkich innych, którzy nie pasują do wyobrażenia męskiego mężczyzny, kobiecej kobiety, po prostu do określenia się literką queer. Dawniej też były kobiety z brodą, ale pokazywano ich w cyrku. Jeśli chodzi o drugą część pana pytania, pani profesor Płatek to powiedziała, mówimy o dobrowolnej relacji dwóch osób. Kontakt seksualny z osobą poniżej 15 roku życia wyklucza taką możliwość, ponieważ osoba, która nie jest osobą pełnoletnią, nie jest emocjonalnie i duchowo rozwiniętą, dojrzałą osobą, nie może zawrzeć relacji na tym samym równym poziomie z osobą dorosłą. Czyli na dzień przed 15 rokiem nie może, a dzień później już może. Jest tak? To zwykła przemoc seksualna w tym momencie, jest to przestępstwo. Ale niech pan odpowie. Ja rozumiem, że pan jest za tym, żeby dorośli mężczyźni gwałcili dziewięciolatkę w paradis saudyjskiej, którą pan tak bardzo pokochał, tak? Ja tylko pytam, czy na dzień przed ukończeniem 15 roku życia nie może, a w dzień później już może? Tak działa prawo, nie ja to wymyśliłem. W dniu urodzin, jak się ma 16 lat, nabywa się pewne prawa, których się nie ma jeszcze dwa dni wcześniej, mając 15 lat i 364 dni. Pan się powołał na niemożność wyrażenia swojej woli. To jest pewna umowa społeczna. Są kraje, gdzie ten wiek jest niższy. Artykuł 200 kodeksu karnego stanowi, że zakazane jest współżycie z dzieckiem poniżej lat 15. I akurat tutaj jest sytuacja kiedyś, bardzo kiedyś kodeks prosta. Karny stanowił, że tak zakazany samo... jest kontakt homoseksualny. To pani to powiera. To prawda. No. I... A z czego się panowie tak cieszycie? To, że były prymitywne przepisy wcześniej, nie znaczy... Te są prymitywne. Nie, tak, oczywiście, ma pan rację, dlatego że konwencja o przestępczości w cyberprzestrzeni wymaga w artykule 9, aby granica wieku zgody była podniesiona do lat 16, czego z przyczyn bliżej nieokreślonych my nie jesteśmy w stanie przebrnąć. W tej chwili ta granica... gwałtu ustawowego powinna być na poziomie lat 16. Natomiast pana pytanie, które zmierzało, myślę, że wiem, w którym kierunku, można odwrócić. Nie ma różnicy pomiędzy osobą, która chce współżyć z dzieckiem poniżej lat 15, jak i z osobą, która chce współżyć z dzieckiem powyżej lat 15, ponieważ za każdym razem tam w przypadku poniżej lat 15 przyjmujemy, że nie ma zgody. Natomiast powyżej lat 15, jeżeli nie będzie entuzjastycznej zgody, która wymaga wiedzy, świadomości, braku nacisku, będziemy mieli tak samo do czynienia ze zgwałceniem. Dziękuję bardzo. Proszę o kolejne pytanie. Kryspin Radzio, Wydział Prawa i Administracji tej uczelni. Jak mówimy już o artykułach, artykuł 18 polskiej konstytucji mówi, że małżeństwo to związek kobiety i mężczyzny. Natomiast moje pytanie wiąże się z tym, do czego państwo dążą. To znaczy, bo małżeństwo, ja też i prawnie rozumiem to po prostu jako związek kobiety i mężczyzny. Natomiast profesor od prawa rzymskiego powiedział tak, że mamy matrymonium, natomiast nie powinniśmy używać tej samej nazwy do związków
osób tej samej płci, tak? I w tej sytuacji mielibyśmy, załóżmy w przyszłości, sytuację matrymonium i jakiegoś innego związku. Czy państwo dążycie do tego, żeby to było matrymonium, podciągnąć po prostu tą nazwę również do związków partnerskich czy, nie wiem, konkubinackich, bo szczerze powiedziawszy tego nie rozumiem. Dobrze. Chodzi mi o państwa cel, tak? Czy to jest rozciągnięcie pojęcia małżeństwo, czy stworzenie pojęcia równorzędnego do małżeństwa, na przykład pedimonium, tak? Bo rozumiem, że tak by to miało wyglądać. Proszę pana, my tutaj nie reprezentujemy szczególnej grupy, ale dziękuję, że pan o to pyta, ponieważ ja reprezentuję tutaj Kongres Kobiet, poza tym, że jestem z Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. I bardzo miłe jest nawiązywanie do prawa rzymskiego, ale artykuł 18 brzmi tak. Małżeństwo jako związek kobiety i mężczyzny, przecinek, rodzina, przecinek, macierzyństwo i rodzicielstwo znajdują się pod ochroną i opieką Rzeczpospolitej Polskiej. Jak wiemy, można byłoby to przeczytać w ten sposób, że małżeństwo jako związek kobiety i kobiety, jak również małżeństwo jako związek mężczyzny i mężczyzny, ale nie można, bo byłoby to sprzeczne z artykułem 32, który mówi, że wszyscy wobec prawa są równi. Przepis, jaki mamy w tej chwili, nie stawia przeszkód, aby związki jednopłciowe traktować w artykule 18 jako rodzina, bo jeżeli weźmiecie państwo również obowiązujące już dziś przepisy w ustawie o pomocy społecznej, to artykuł, który definiuje, jak rozumiemy rodzinę, oczywiście włącza również związki jednopłciowe, szczerze mówiąc głównie po to, żeby obciąć możliwość finansowania ludzi, ale pomijając ten aspekt, tutaj to jest. Natomiast jeżeli się mnie pan pyta, do czego ja dążę, co mnie wydaje się jest, co dla mnie jest ważne? Dla mnie jest ważne, żeby ludzi nie traktować gorzej w Polsce pod względem prawnym i pod względem społecznym z tego względu, że są innej orientacji niż heteroseksualna. Ja nie chcę żyć w kraju, w którym ja mam prawo do rodziny, do dzieci, do demonstrowania na każdym kroku swojej orientacji, w sytuacji, kiedy inne osoby mają być traktowane gorzej z tak prymitywnego powodu, jak orientacja seksualna. To jest głupota. Ja się nie czuję lepsza, ważniejsza, bardziej uprawniona do uprzywilejowania z tego powodu, że jestem heteroseksualna. Stąd też uważam, że stać nas na to, aby nie dyskryminować ludzi z powodu orientacji seksualnej we wszystkich płaszczyznach społecznych i prawnych. Dziękuję. Proszę, kolejne pytanie. Dzień dobry, Jan Strubiński, Politechnika Warszawska, Wydział Elektryczny, gościnie tutaj na UKSW. Ja mam pytanie do pana Tomasza Szypuły, ponieważ ja zaraz też z Wydziału, tutaj na Wydziale mam prostą politykę, no plus przyciąga się z minusem, minus minus się odpycha, plus plusem się odpycha. I mam do pana pytanie, które pewnie też nurtuje wiele innych osób na tej sali, jak dwie osoby tej samej płci mogą urodzić dziecko, nie wychować, tylko urodzić, bo to jest ważna różnica. I się dotrzeć. Jak mogą urodzić? Zwłaszcza dwaj mężczyźni. Dokładnie. Cenna uwaga. Dziękuję panu Kormielnikę za tą cenną uwagę. Dziękuję. Eltona Johna pan zna? Elton John. Taki piosenkarz. Nie. Nie, no to... A pan ma dzieci? Ma pan dzieci? A macie tu państwo dzieci? A pan, panie Jacku, ma pan dzieci? Ja mam. Urodził pan? Urodził pan, panie Jacku? Od tego ja mam żonę. No właśnie, to jest bardzo cenna uwaga. Żaden z was, panowie, tutaj nie urodzi dziecka, ale będziecie ojcami. Bo żeby być ojcem, nie trzeba tego dziecka urodzić. Nawet myślę, że nie trzeba być ojcem biologicznym, żeby być ojcem. Bycie ojcem to jest coś więcej, przepraszam, niż przekazanie spermy. To jest długi proces, wiele lat inwestowania emocji, miłości i opieki do tego, żeby ktoś później po latach mógł was nazwać ojcem czy matką. A czy pani się pyta o technicznie, jak się to technicznie odbywa? A ja odpowiem. Czy naprawdę... Ja mogę odpowiedzieć. Zazwyczaj w Polsce mamy taką sytuację, że w przypadku kobiet są to dzieci z poprzednich heteroseksualnych związków, ponieważ Często jest tak, że z wielu powodów presji społecznej, oczekiwań rodziców czy otoczenia
W młodym wieku geje i lesbiki nawiązują relacje heteroseksualne, łudząc się często, że może nam się zmieni, może nie wiem, licząc na jakiś cud, ale ten cud się nie wydarza. Czasami w tych związkach pojawiają się dzieci. Później ci ludzie, godząc się ze sobą, godząc się z otoczeniem, wiążą się w relacjach jednopłciowych. I te dzieci na tym świecie już są. I tak się dzieje, że te dzieci później są wychowywane już w związkach jednopłciowych. Tak samo jak wielu z was na pewno ma taką sytuację, że w waszej rodzinie, albo może nawet wasi rodzice się rozwiedli i aktualnie żyją z nowym partnerem bądź partnerką. I tu mamy do czynienia z podobną sytuacją. Ale też mamy nowy trend, o którym wcześniej wspomniałem. Mamy taką sytuację, gdzie kobiety to na swoje szczęście mają lepszą sytuację. My jako faceci mamy gorzej. Mogą po prostu skorzystać ze sztucznej inseminacji, po prostu z zapłodnienia. I część dziewczyn, część lesbijek decyduje się na takie zapłodnienie. I tutaj w Warszawie ja sam osobiście znam kilka par lesbijskich, które wychowują dziecko właśnie z takiego zapłodnienia. Jest klinika na przykład w Poznaniu, która takie usługi wykonuje. Dziękuję. Proszę o kolejne pytanie. Ja nazywam się Marek Libasiewicz, jestem studentem prawa tego uniwersytetu. I mam pytanie do wszystkich dzisiejszych gości. Jak państwo odniosą się do Karty Praw Podstawowych, która na mocy Traktatu Lizbońskiego stała się wiążącym elementem prawa Unii Europejskiej? Ale nie w Polsce i Wielkiej Brytanii. Właśnie, a w szczególności do protokołu brytyjskiego. I jak państwo oceniają właśnie przyjęcie Karty Praw Podstawowych, ale z zastrzeżeniem protokołu brytyjskiego? Dziękuję. Więc ja mogę powiedzieć tylko jedno, że manifest komunistyczny przy tej Karcie Praw Podstawowych to jest bardzo skromny dokument w swoich żądaniach. To warto, żeby ktoś to przeczytał. Jestem przekonany, że nikt z państwa tej Karty Praw Podstawowych po prostu nie przeczytał. Ja jedno zdanie zacytowałem, to jest zdanie humorystyczne, natomiast reszta jest po prostu przerażająca. Powtarzam jeszcze raz, Karol Marx by uznał, że idą za daleko w swojej lewicowości się twórcy. Przypomina słowa Lady Małgorzaty Thatcherowej, świętej pamięci, która wyraźnie powiedziała, że Unia Europejska jest to chory wymysł, jest to pomnik pychy lewicowych intelektualistów. To jest wieża Babel, która już niedługo się rozwali i, proszę państwa, pogrzebie pod gruzami bardzo wielu ludzi, którzy ją budowali. Karta Praw Podstawowych zawiera gro przepisów, które rzeczywiście mamy już w Konstytucji i które względem praw, które mówią o prawach obywatelskich i prawach człowieka, są powtórzeniem tego, co w Konstytucji występuje, co występuje w kodeksie cywilnym, co występuje również w kodeksie pracy. Zastrzeżenie, które zostało zrobione przez Polskę, jest potwornie wstydliwe z tego względu, że żeśmy zastrzegli rozdział 6, który mówi o solidarności, który mówi o solidarności w klasy robotniczej, czyli ludzie, którzy wywalczyli przemiany, które doprowadziły do tego, że siedzicie państwo, gdzie siedzicie, w warunkach, w jakich jesteście, gdzie naprawdę jest to ogromna zmiana, jeżeli chodzi o system, który był wcześniej i który jest dzisiaj, raptem zostali wykluczeni. I oczywiście nie wiem, czy ci, którzy to robili, zdawali sobie sprawę z tego, co robią. Anglicy dążyli do tego, żeby ograniczyć prawa swoich robotników, głównie górników. Natomiast nam chodziło głównie o to, żeby ograniczyć prawa osób homoseksualnych, ale chyba żeśmy się nie doczytali. Natomiast w efekcie doprowadziliśmy rzeczywiście do tego, że zgodnie z odczytaniem samej Karty Praw Podstawowych, Polacy są jedynym narodem, bo Anglicy to akurat wyeliminowali już, który nie ma prawa odwoływać się do Trybunału Sprawiedliwości w sprawach, które dotyczą konfliktu pomiędzy obywatelem a państwem. Czyli tak naprawdę zostaliśmy sprowadzeni do kategorii podobywateli Unii Europejskiej. Natomiast sama Karta Praw Podstawowych, która jest oczywiście elementem przepisów europejskich, które żeśmy zatwierdzili, obowiązuje. Ja tylko powiem tutaj jedną rzecz, jeśli chodzi o Kartę Praw Podstawowych. To jest naprawdę przedziwna sytuacja, kiedy my na własne życzenie pozbywamy się jako obywatele i obywatelki praw i się z tego cieszymy. Naprawdę nie wiem,
Tutaj profesor Płatek ma rację. To chodziło tutaj tylko o uprzedzenia homofobiczne i to pamiętam tamtą debatę, kiedy był negocjowany traktat. Chodziło właśnie, straszono właśnie gejami i małżeństwami, związkami z Zachodu, a tak naprawdę strzeliliśmy sobie w kolano jako obywatele, bo wy jako, nie wiem, gdybyście byli niepełnosprawni, czy właśnie jako kobiety, czy z powodu waszego statusu społecznego nie możecie teraz powoływać się przed sądami na kartę praw podstawowych, a wasi koledzy i koleżanki z Holandii, Szwecji, Wielkiej Brytanii też, bo tam już w Wielkiej Brytanii akurat wszystkie te przepisy są już dawno wdrożone w innych przepisach, mogą się powoływać na te prawa, więc naprawdę nie wiem skąd to samo zadowolenie z tego, że po prostu jesteśmy obywatelami drugiej kategorii w Unii Europejskiej na własne życzenie. Tak, ja chciałem przypomnieć, jaka była geneza Karty Praw Podstawowych. Ona wchodziła w skład Konstytucji Unii Europejskiej. Ta konstytucja została odrzucona przez społeczeństwa Europy. Dlaczego została odrzucona? Dlatego, że społeczeństwa nie chcą tak daleko idącej unifikacji praw, przepisów. Powiedziały nie. Natomiast co zrobiły elity brukselskie? No elity brukselskie cwanie zrobiły modyfikacje istniejących traktatów, nazwały to traktatem lizbońskim i częścią, załącznikiem do tego traktatu uczyniły kartę praw podstawowych. A więc mamy tutaj, jeżeli mówimy o karcie praw podstawowych, znakomity przykład, jak wbrew woli społeczeństwa narzuca się rozwiązania, które później będą wykorzystywane do tego, żeby w każdym kraju w Europie obowiązywały te same przepisy, czy społeczeństwo danego kraju tego chce, czy też na ogół nie chce. Proszę o kolejne pytanie. Państwo mówili, że lubią różnorodność, nie? W każdym kraju ma być jednakowo. Dzień dobry, ja nazywam się Mateusz Wiciński. Studiuję na tym Uniwersytecie Bezpieczeństwo Wewnętrzne. Prywatnie jestem też działaczem Młodzieży Wszechpolskiej. Ja mam takie pytanie bardziej do lewej strony. Proszę mi powiedzieć, co to jest według Państwa tolerancja i homofobia? Mi się wydaje, że dzisiaj te sformułowania są bardzo nadużywane, szczególnie przez lewicę. I tak jak właśnie Państwo nazywają, czy narodowców, czy wszelkich konserwatystów, faszystami, wydaje mi się, że to Wy stosujecie homoterror i narzucacie nam, jak mamy myśleć, że mamy Was kochać i mamy latać z gumowymi, różowymi penisami po ulicy. Dziękuję. Bardzo się cieszę, że ta debata jest nagrywana, bo chciałbym się dowiedzieć, w którym momencie straciłem przytomność podczas tej debaty i było coś mówione o homoterroryzmie. Czy ktoś pokazywał Państwu różowego penisa? Nie będę tłumaczył, czym jest tolerancja, bo jeśli Państwo jesteście studentami, na pewno to pojęcie znacie. Myślę, że nie ma to żadnego sensu. Sam pan używa tutaj bardzo wielu różnych etykietek, które są też obraźliwe. Mówi pan o homoterroryzmie. Czy ja panu narzucam pana, nie wiem, pana wybór, jeśli chodzi o pana partnerkę czy partnera? Czy ja panu zaglądam w pana życie prywatne i oceniam pana życie prywatne? Nie, bo pan nie mówi o tym, czy jest heteroseksualistą, czy nie mówi, a pan o tym mówi, a on o tym nie mówi. Ja nawet nie wiem, może ten pan jest w ogóle gejem, ja tego możliwe. Nie wiem. I szczerze mówiąc, możliwe, mnie tylko to o tym się nie mówi, rozumie pan? Co robią chłopcy na zgrupowaniach Młodzieży Wszechpolskiej? Naprawdę, nie obchodzi mnie, co tam robią. Ale tutaj chodzi tylko o to, że właśnie ten język, którego pan używa, jest wykluczający. Sam pan mówi, że my was określamy mianem homofobów, ale to, co pan mówi w drugą stronę, wcale nie jest lepsze. Sam pan popada w tą grę niepotrzebnie. Znaczy, ja bym prosiła o to, żeby jednakże trzymać się faktów. I prawdę mówiąc, nie przypominam sobie, abym kogokolwiek namawiała, żeby biegał z jakimiś penisami, ale odpowiem panu na pana pytanie. Tolerancja polega na tym, że o ile nie potrafię przekonać do swoich racji, to jest to wtedy mój problem i muszę się zastanowić, co zrobić, jakich użyć przykładów, jak dodatkowo zastanowić się i jak mówić, żeby starać się moje argumenty przybliżyć. I będę musiała tolerować to, że część osób będzie myślała inaczej niż ja. To jest tolerancja. Natomiast jeżeli chodzi o prawo i równe traktowanie ludzi, to nie można traktować ludzi inaczej i nie jest tolerancją
mówienie, że ja toleruję osoby, które są odmiennej orientacji seksualnej, bo to nie ma nic wspólnego z tolerancją. Ja nie mogę mówić, że ja toleruję osoby, które są na wózkach, bo to jest nic nie ma wspólnego z tolerancją. Tak samo jak nie mogę mówić, że będę tolerować osoby, które mają inny kolor skóry, inne wyznanie, inne pochodzenie. A można tolerować homofobów? To są elementy, które wiążą się po prostu z traktowaniem ludzi nie gorzej. Natomiast jeżeli pan jest homofobem, a ja takiego stwierdzenia nie użyłam, a jeśli pan się w ten sposób identyfikuje, to ja oczywiście mogę panu współczuć, ale tak, muszę pana tolerować. No ale zdecydowanie w Polsce lepiej być homofobem niż homoseksualistą. Proszę o kolejne pytanie. To prawda, ma pan rację. To widać zresztą po reakcji sali. Często. Mateusz Stanaszek, Uniwersytet Warszawski. Ja mam pytanie do pana Tomasza Szypuły. Bliżej mikrofon. Jest pan związany z ruchem LGBT, ale również jest pan politykiem twojego ruchu. Zresztą możemy wyczytać na tej kartce. Na karteczce, która się przewróciła. W związku z tym poddaję pod wątpliwość wiarygodność pana słów i wypowiedzi, chyba że... Dlaczego? Proszę mi dać dokończyć, dziękuję. Chyba że publicznie zrezygnuje pan z członkostwa w partii, jako że pana lider Janusz Palikot w dniu wczorajszym, odnosząc się do dramatycznej sytuacji strajkujących matek w Sejmie, matek niepełnosprawnych dzieci, powiedział, już tutaj cytuję, najpierw trzeba zbudować zaufanie z takimi ludźmi, udzielić im realnej pomocy, a potem być ich negocjatorem. Jak się okazuje, to była nieprawdopodobna szansa do zrobienia całej kampanii do Parlamentu Europejskiego albo zrobienia kariery w polskiej polityce. Proszę odnieść się do słów pańskiego lidera. Dziękuję bardzo. Dobrze, pierwsze, odpowiem pan tak. Pod pierwszą częścią tej wypowiedzi, którą pan przeczytał, się podpisuje. To prawda, trzeba tym ludziom realnie pomóc. Ja się z tym zgadzam. Nie wiem, czy był pan dzisiaj, wczoraj w Sejmie. Ja dzisiaj byłem w Sejmie nie akurat, żeby spotkać się z tymi rodzicami, tylko byłem na konferencji dotyczącej Ukrainy i sytuacji na Ukrainie, ale chwilę się zatrzymałem i porozmawiałem z tymi rodzicami. Ci ludzie są zdesperowani i na pewno trzeba im pomóc, ale dzisiaj w swoich rękach klucz do pomocy tym ludziom ma tylko Donald Tusk i rząd, nie opozycja. Czy Solidarna Polska, czy Prawo i Sprawiedliwość, czy twój ruch nie zmieni prawa w tym zakresie, tylko Donald Tusk może to zrobić. Czy sugeruje pan, że polska polityka to jest populizm? Oczywiście, że tak. Przykład siedzi tutaj. Ten pan powie wszystko, co wzbudzi państwa rechot. Ale od 20 lat budzi rechot. Taka czasem jest polityka. Janusz Palikot powiedział w tej wypowiedzi, że trzeba tym ludziom realnie pomóc i to jest prawda. Tak, i wymienił Dorotę Gardias. Ja znam tą wypowiedź. Tak. Ale pan przerwał teraz. Czy pan się zgadza? Ja tylko jeszcze mówię. Jeżeli by się pan nie zgodził, czy pan publicznie w tej chwili złoży członkostwo w partii Twój Ruch? Janusz Palikot był wydawcą czasopisma Ozon. Janusz Palikot wspierał narodowe, homofobiczne organizacje. To jest prawda. Janusz Palikot przeszedł drogę bardzo długą. I umie się przyznać do tego, że popełniał błędy. Był nawet wiceprzewodniczącym Platformy Obywatelskiej, od której teraz się odcina. Nie odetnę się od lidera mojej partii, bo uważam, że w tej wypowiedzi, którą pan cytował, jest dużo prawdy. Ale na pewno w tym kontekście, w jakim to zostało powiedziane, ta wypowiedź była niefortunna. Ale proszę pana, proszę państwa,
Ja nie słyszałam tych pierwszych trzech zdań, co zmienia mój stosunek do tej całej wypowiedzi. Bo oczywiście tak trzeba było zrobić. Pójść, pomóc, negocjować, a przy okazji te działania, i powiedzieli to dzisiaj, proszę pana, w prasie i w radiu, zarówno posłowie PiSu, jak i posłowie SLD, jak i posłowie paru innych frakcji, które tam były, że tak się robi politykę. Tym polega robienie polityki. A wie pan, jak ci rodzice znaleźli się w Sejmie? Myśli pan, dlatego, że oni... I dlatego ja nie jestem demokratą. Ale wie pan, jak się znaleźli ci rodzice w Sejmie? Arkadiusz Mularczyk i Klub Solidarnej Polski tych rodziców tam zaprosił i wykorzystuje jako mięso armatnie, żeby poniżać Donalda Tuska i żebyśmy te szopki musieli później oglądać na TVN24. Ci ludzie są zmanipulowani i Solidarna Polska w tym momencie żeruje na ich desperacji, nie, która jest prawdziwa. Oni mówią to, co naprawdę. Nie, oni naprawdę cierpią i to jest realne, to co się dzieje. I Donald Tusk ich oszukuje od 7 lat, obiecując im, że te zasiłki będą większe. Ale wcześniejsze rządy też nic nie zrobiły dla tych ludzi. Ale Solidarna Polska jest jeszcze gorsza pod tym względem, bo ona tych ludzi tam przywlokła. I ja dzisiaj widziałem, jak te dzieci śpią na korytarzu, jak po prostu w jakich warunkach te dzieci tam muszą funkcjonować. Znaczy, ja chciałem powiedzieć, skoro tutaj już mowa o Solidarnej Polsce, że nie Solidarna Polska przywlokła tych ludzi, którzy żyją w bardzo dużej biedzie i nieszczęściu, tylko do tej biedy i nieszczęścia i do desperacji doprowadził ich rząd Platformy, który półtora roku temu, ale proszę mi nie przerywać, który półtora roku temu zabrał tym ludziom świadczenia pielęgnacyjne. Następnie Solidarna Polska zorganizowała kilka konferencji prasowych w odstępie co 3 miesiące z przedstawicielami tych ludzi, alarmując, że sytuacja robi się coraz bardziej tragiczna dla tej grupy, jak również złożyliśmy projekt ustawy w Sejmie, który przywracał te świadczenia i który od roku jest trzymany przez marszałek Kopacz w tak zwanej zamrażarce, czyli nie jest rozpatrywany przez Sejm. I teraz, kiedy po raz kolejny ci ludzie zostali przez nas zaproszeni na konferencję, żeby opowiedzieć o swojej dramatycznej sytuacji, podjęli nie z naszego podpuszczenia decyzję o tym, że ze względu na to, że rząd nie jest w stanie niczego załatwić przez ponad rok, zostają w Sejmie do skutku. I proszę nie mówić, że to jest wykorzystywanie przez Solidarną Polskę, tylko to jest wielki dramat tych ludzi, którym my staramy się pomóc i liczymy na to, że inne siły polityczne też będą im pomagać, a nie cynicznie wykorzystywać tę sytuację do swoich interesów politycznych. Dziękuję. Ostatnie pytanie już. Dzień dobry, Tomasz Chłomiecki. Mam takie pytanie. Pytanie do pana Jacka Czabańskiego odnośnie, bo pan się tutaj odnosił do takich aspektów jak na przykład takie rozwiązania formalne, prawne, pomagające osobom LGBT w funkcjonowaniu codziennym, jak na przykład zachowek, testament, takie rzeczy, tak? Zastanawiam się, dlaczego państwo, pani Beata Kempa na przykład, propagujecie akurat takie rozwiązania, takie komplikacje, nie ułatwienia prawne. Dlaczego tak jest, że, bo wie pan, w rezultacie wygląda to tak, że na przykład oferta skierowana dzisiaj na przykład ubezpieczeniowa, czy na przykład, nie wiem, w zakładach pracy uposażenia takich rzeczy, ubezpieczeń społecznych, pomaga partnerom życiowym. Natomiast państwo propagujecie tak naprawdę rozwiązania bardzo, bardzo nieskuteczne. Nieskuteczne pod tym kątem, że będą one cały czas zapętlały sytuację osób żyjących w związkach partnerskich. Znaczy, ja nie do końca rozumiem pańskie pytanie, natomiast jeżeli chodzi o temat, no, osoby żyjące w związkach nieformalnych, czy to heteroseksualnych, czy homoseksualnych. Ja może panu powiem tak, bo pan podaje takie na przykład sformułowanie jak zachowek. Nie wiem, czy pan wie, do jakiej wysokości jest na przykład w tym momencie zapis na wypadek śmierci w przypadku... Znaczy proszę o ucięcie polemiki, tylko zadanie pytania. No właśnie zadaję pytania, bo pan tutaj się na przykład powoływał na takie aspekty jak na przykład to, że ja na przykład żyję ze swoim partnerem i na przykład razem dorabiamy się jakiegoś wspólnego majątku, natomiast po śmierci mojej albo jego, tak naprawdę jedyną drogą, jaką możemy na przykład egzekwować, mój partner może egzekwować na przykład prawo do całości albo do części tego majątku, jest tylko i wyłącznie to, że ja dokonam zapisu na wypadek śmierci, natomiast nie jest to w 100% zapis, tak?
Znaczy, przede wszystkim może pan zapisać w testamencie. Testament może być spisany własnoręcznie. Przepraszam, ale... Nie trzeba iść do notariusza nawet. Przepraszam, ale ja nie rozumiem jednej rzeczy. Jeżeli to jest nieruchomość, to nieruchomość ma księgę wieczystą i tam jest napisane, kto jest właścicielem. Może być współwłasność dwóch mężczyzn, tak samo dobrze jak mężczyzny i kobiety. Współwłasność może być tak samo. I nie trzeba być, tutaj małżeństwem. Natomiast jeśli to są ruchomości, to jak są wasze wspólne, nikt się nie czepia po śmierci do pana do ruchomości wspólnych. No. No dlatego trzeba znieść podatek spadkowy, oczywiście. Trzeba znieść podatek spadkowy i wtedy nie będzie problemu. No. Nie, no dlatego trzeba sporządzić testament. No ale pan chodzi o to, że nie. Pan chodzi o to, o co innego. Chodzi o co innego. Pan chodzi o to, że jeżeli pan ma żonę, to wtedy żona płaci niższe, w ogóle tych nie płaci podatku spadkowego, a jeżeli to jest pana partner, to wtedy płaci podatek spadkowy. To jest ta różnica. Dlatego trzeba znieść podatek spadkowy, powtarzam jeszcze raz. Ale to nic nie rozwiązuje. Jak to nie rozwiązuje? No nie rozwiązuje oczywiście. Dlaczego nie rozwiązuje? Bo tak, mój partner ustawowo nie ma prawa do całego naszego majątku, naszego. Tak jak pana małżonka ma prawo... No ale on swoją część może panu zapisać w testamencie. Ale chce całość, a nie część, proszę pana. Dlaczego pan może mieć całość, a ktoś inny ma mieć część tylko z powodu... Nie, właśnie nie. No więc właśnie, nie możecie państwo tworzyć dla rodziny najbliższej, a partner nie jest w świetle prawa w pierwszej grupie spadkowej, tak? Pan tak naprawdę, panie Jacku, podaje, ja się przysłuchiwałem pana wypowiedzią. To jest tak naprawdę sformułowanie, dostosowanie warunków wychowawczych do możliwości wychowywania dziecka przez matkę na przykład. Czyli co ja mam rozumieć, że na przykład kobieta, moja siostra, moja przyjaciółka ma co, przywiązać sobie dziecko do plecka, tak naprawdę? Bo to tak wygląda. To dlaczego wy, pan, pani Beata Kępa, którą również słucham, dlaczego ta pani znajduje się na przykład w polityce? No może dlatego, że wyborcy na nią zagłosowali. Dlaczego ona może poświęcać swoją rodzinę, na przykład, kosztem kariery politycznej? Bo tego wie pan, co nie jestem w stanie zrozumieć. Skoro pan odmawia tym dziewczętom, które się znajdują, pan, bo ja pamiętam jeszcze pana wypowiedź z RMF-u z panią Grzyską, jaki jest pana stosunek na przykład do likwidacji bezrobocia, że kobiety powinny siedzieć w domu, bawić dzieci. Proszę. To nie jest sposób na rozwiązanie bezrobocia. Pokazać swoich partnerów, gotować im obiady, dlatego że to będą mężczyźni. Smaczne obiady. Smaczne obiady. No. No wie pan, gdybym ja robił obiady, to by nie była szczęśliwa. Nie, po prostu nie robiłem obiadów. Tym samym kończymy dzisiejszą dyskusję. Dziękuję państwu bardzo. Dziękujemy.